O, mam Robin Hooda. Mam Robin Hooda. Ja się wbiłem w tym samym miejscu. O jest, Damian dołącza do gry. No jeszcze mi się ładuje. Jeszcze mapę, okej. Okay. Rozpocznij grę, ale kod sesji jakiś jest? Tak, masz tutaj na czacie naszego kanału głosowego. Raczej, kurde, coś kliknę i mi się uruchamia. Na Discordzie. Nie uruchamia. Dobra, się, mamy... ale nie uruchamia się. Możesz flirtować tylko z dorosłymi osobami odmiennej płci, jeśli różnica wieku wynosi 10 lat. Marecki wiedzieli, do kogo to zagadać, kurwa. To czekajcie, bo musi załadować, nie chcę. Podczas flirtowania. No mówię, ale jesteście już, ja już was widzę tutaj. Nie wszyscy lubią te same rzeczy. Dzień wszystkim, z tej strony Adam z kanału Simulation Games Geek, a to jest Medieval Dynasty. A co ja obiecałem, że będzie Medieval Dynasty w momencie, w którym będzie kooperacja. A jeżeli jest kooperacja, to ze mną są tutaj tacy oto czterej dżentelmeni. Mianowicie teraz tu będziemy przedstawiać, niech się tu, albo niech oni się przedstawią. Witam was bardzo serdecznie. Dzień dobry, ten co gra na flecie to jestem ja, Damian na przegubie. Dokładnie. Tutaj mamy Rafika. Siemanko. Hello. O, a tutaj przeszkadza. Ten, co się gapi na dziadka, to Marecki. Taki rudy i ten. Także witamy was. Witamy was bardzo serdecznie. A kto z nami tutaj będzie? Daniel Zabłotny, Mabu, Peter wokół sportu i Fansim. Tak, Fansim. To Damian grał na flecie. Witajcie, witajcie, witam was. Dobrze, tutaj Marecki się zagadał z tym starszym panem i on ma wywalony na wszystko teraz. To może my też sobie pogadamy, zobaczymy co ten Sedowin chce, ja też tutaj wciśniemy. Sedowin, ożyjesz i wydajesz się dość mobilny, to zaskakujące. I teraz co tu możemy? Ty wybierasz polecenia. Kto wybiera? Wybierasz polecenia. Kto? Ja? No ty, tak. Tak. Bo ty hostujesz. No dobra, ale czekajcie. To dobra, to gadam z nim. I teraz, bo ja nic nie mogę za bardzo zrobić. Coś jest... Nie halo? Ja nic nie mogę kliknąć. A może to Marecki może? Marecki. Zobaczymy. No. To w co kliknąć? To weź piątkę na razie. No, to chyba ty możesz. No. Przepraszam, kim jesteś? Sedowin. Ja mam czytać? To ja przeczytam już, dobrze. Sedowin, miejscowy Cyrulik. Tak przynajmniej mówią na mnie mieszkańcy. W zasadzie to nie mam medycznego wykształcenia, ale chyba najmniej wahałem się chwycić za siekierę, gdy była taka potrzebna. To właśnie starorzecze. Nieważne, kim byłeś wcześniej, liczy się tylko to, co tu i teraz. Zobaczysz. Zanim jednak odpowiem na dalsze pytania, przeprowadźmy szybkie badanie. Musimy mieć pewność, że twoje ciało i umysł wracają do pełnej sprawności. Zacznijmy od ustalenia ostatniej rzeczy, jaką pamiętasz. No to... No i mam tylko słuchaj. No nie ma, wszystkie te pięć tych. No. W średniowieczu to chłopy nosiły też sukienki. No mamy takie coś ala. Dzięki. No, no to dajesz jedynkę? Dawaj jedynkę. Myślisz, że to żart? Nie mam pojęcia. A, tutaj Sedowin. Rozumiem, naprawdę w to wierzysz, czy kłamiesz w żywe oczy? No to teraz odpowiadaj, skoro się tu wciepałeś. Cześć Mabu, siemanko. Cześć Mabu, cześć Bartek. Cześć Bartek. Chciałbym zobaczyć Mareckiego w sukience. No Marecki, zrób tak, żeby wiesz, żeby było, że nic nie pamiętamy, no bo w sumie nic nie pamiętam. No, nie chciałem cię zdenerwować, po prostu jestem dokładny. Posłuchaj, wiem, że jest ci teraz ciężko. Utrata pamięci jest typowa dla tego rodzaju urazu głowy. Postaram się odpowiedzieć na wszelkie pytania. No to zadaję to pytanie, kim jestem. Niestety nie wiem, podróżowałeś z karawaną gildii budowniczej, która miała przybyć do Starorzecza, aby rozpocząć budowę nowej osady, ale wpadliście w zasadzkę w pobliżu granicy królestwa. Jesteś jednym z garstki ocalałych. Wybieraj się.
Niestety, raczej nie mnie o tym decydować. Fizycznie zdajesz się być w dobrym stanie. Niestety nie mogę przywrócić utraconych wspomnień. Z czasem może same wrócą. Jeśli chcesz, możemy przeprowadzić kilka szybkich ćwiczeń, aby odbudować przynajmniej część twojej pamięci mięśniowej. Nie, Marecki, nie głódź się na to. Nie chcesz? No to dajesz. Nie ma potrzeby, czy jedynka, czy dwójka? Dobra, nie ma potrzeby. Skąd ty masz, Rafik, to coś? Zrobiłem sobie. Jak? Jak chcesz, teraz idź do Mirogoda, to miejscowy kasztelan. Chcę z tobą pomówić, bądź zdrów. No to chodź, idziemy do Mirota, coś tam. Dobra, ja proponuję, że Adam jako host, to niech on nawija. Też bym był za tym. Dobrze. Marecki jako rudy z Brukseli, to idziemy. A gdzie żeście poszli, kurde? No chodź, gdzie ty jesteś? A gdzie jest ten Adam? Ja idę się napić. Czekajcie, bo tutaj cześć, pan Arek, się zaszalał. Dobra, idziemy bardzo, szukać bardzo tego. Dziękuję bardzo. No, będzie prezencik. Myślę, że sobie coś tutaj, jakąś gierę strzelę za to. Także bardzo fancy, dziękuję ci. Mega prezent. Aha, bo ja nie widziałem tego donate'a. Dobra, sorry, no. Wybaczcie. Nie, no spokojnie. Dobra, gdzie my mamy iść? Czekajcie. A, tutaj tak jest. Dobra, widzę wykrzyknik. Dobra, bo teraz na tym muszę się odnaleźć, no... Jak to się nazywa? Kurde, zapomniałem. No na tym kompasie, o. Tutaj jest gdzieś 18 metrów. Gdzie trzeba tam wejść? Chyba tak. Nie, chyba nie. Nie? A ja tu wejdę. Nie, tutaj jest tylko jego żona. Oj, znalazłem Mirogoda. Gdzie? O, w ogródku stoi. No jest. Tak, dobra. Stoi. Dobra, Adam, ty jako... Podmogę. Cześć, Arku, i a Bartka już witałem. Witajcie. Idź do ciebie, powiedzą... Hamburger, okej. Okay. Mirogod. No dobrze, czego chcesz? Czy nie wiesz, nie widzisz, że jestem? Och, to ty nie spieszyłeś się. O, już nas opieprzyli, że tak długo. Dobra, witam, mój panie, przybywam na twoją prośbę. Mniej gadania, więcej słuchania, kmiocie. Mój czas jest cenny. Ja pierdzielę, jaki przytulas. Słuchaj, zawarłem umowę z twoją gildią na całą karawanę budowniczych, rzemieślników, architektów, tony materiałów. Wszystko, co niezbędne do stworzenia nowej osady. A zamiast tego wszystkiego dostałem ciebie. Jaki milo. A ten... Wszystko dobrze, Marecki? Czy to Damian? Marecki. On ma takie... brody. Powiem wam, da się zrobić tego, Niki zobaczyć. Jak? Tryb inspektora. Czekaj, tryb inspektora. Lepiej. Dobra, ja lecę dalej z tabułą, wy tam ogarnijcie to. Dobra, to nie moja wina, że... Cicho, jeszcze nie skończyłem. A że wy postanowiliście sobie wpaść za sackę i zginąć, wasi ziomkowie z gildii nie chcą wysyłać tutaj niczego ani nikogo więcej. Nie tak się umawialiśmy, ale jestem zbyt zmęczony, zajęty i zdenerwowany, by wdawać się z nimi w dyskusję. Więc będziesz musiał mi wystarczyć. Wystarczyć do czego? Do wybudowania nowej osady, ma się rozumieć. A, do tego jasne. Bułka z masą damy. Czy mam mu się postawić? Ale nie jestem burmistrzem. Tak? I właśnie to lubię słyszeć. Nie, żebym bardzo wierzył w twój sukces, ale przynajmniej ktoś tu w końcu wykazuje jakiś entuzjazm. O nic się nie martw, jestem profesjonalistą. Cześć, Piotrek. Cóż, może źle cię oceniłem. Entuzjazm, pewność siebie. Może jednak jesteś coś warty. Świetnie. Idź i znajdź Derwana. To mój kwatermistrz. Jeśli będziesz czegoś potrzebować, dręcz jego. Nie mnie. Tak jest. Dobra. Ja prawie zapomniałem. Niniejszym przyznaję ci bla, 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 bla. Możesz teraz budować na dowolnym, niezajętym kawałku ziemi. Pamiętaj tylko o podatkach. Jasne, szefie. Dobra, mamy to. Dobra. A to idziemy teraz do tego Miro coś tam, tak? Mirosława. Jakoś tak. Nie, Derwan. Czy tam, jakoś tam, no idę za tykwą. A ty, Rafik, jesteś? Rafik Bemow.
Gdzie on jest? Tu gdzieś, nie? No nie, tam kłopota nie przeskoczymy. Jak karmi, wody, kłopota tak nie wiatr. Gdzież on jest? Tu, ten będzie tu. O, ten, Derwan. Kasztelan kazał mi z tobą porozmawiać. Cieszę się, że w końcu widzę cię w dobrym zdrowiu. Jestem Derwan Petermis Świastowi. Dobra. Rozumiem, pozwól zatem, że opowiem ci historię trochę o twojej sytuacji. Nasz pan bywa oszczędny w słowach. Tak proszę bardzo, by to pomogło. Widzisz, twoja gildia została zaproszona do Starorzeczy, aby założyć nową osadę, która z czasem może stać się silnym sojusznikiem Piastowi. Tyle już słyszałem. Można się jednak zastanowić, po co Piastowi taki sojusznik, albo co tak naprawdę oznacza bycie jej sojusznikiem. Na te pytania trudno odpowiedzieć. Ktoś mógłby nawet powiedzieć, niebezpiecznie jest pytać. Co próbujesz powiedzieć? Przepraszam, zapomnij, że cokolwiek powiedziałem. Nie chciałem insynuować, że jesteś w jakimkolwiek niebezpieczeństwie. Starorzecze to wspaniałe miejsce. Oprócz wygodniałego wilka lub pijanego poszukiwacza przygód, który stał się bandytą, nie masz się czym przejmować. To po prostu uważaj, komu ufasz. A dobra, mów śmiało, panie. Powiedzmy, że nie każda wioska w Starorzeczu jest w dobrych stosunkach ze swoimi sąsiadami. Zdobywanie przyjaciela w jednym miejscu może przysporzyć ci wrogów gdzie indziej. Nie każdy uśmiech będzie szczery. Ludzi przyciąga władza, a to może sprawić, że łatwo zapomną o swoim człowieczeństwie. Dobra, nie martw się, potrafię zadbać. Dobrze, kiedy rozmawiałeś z kasztelanem, włożyłem ci kilka rzeczy do skrzyni obok domu Cedowina. Nie ma tego wiele. Kilka przedmiotów, które odzyskaliśmy z rzezi i kilka przydatnych rzeczy, które pomogą ci stanąć na nogi. Doceniam to. To wszystko, teraz nic, tylko zwiedzać. Rozejrzyj się po okolicy i znajdź miejsce do założenia nowej osady. Jestem pewien, że sobie poradzisz. Tak właśnie zrobię. Żegnaj. No to mamy to. Ale to już chyba nad ranem zrobimy, nie będziemy się po nocach. Dobra, ale teraz idziemy do tego, do domu tego Cedowina. Gliniany dzban ukradnij. Gdzie to jest? To nie rób nam wrogów, Marecki. Nie rób nam obniżenia statystyk. Dokładnie. Nic nie kradnij. Wszystko na legalu. Cedowina. Wie ktoś, gdzie to jest? No właśnie, szukam teraz. Cześć, Marcin. Cześć, Marcin, siemanko. Cześć, Marcin, siemanko. Mabu, siema. Kurde, nie wiem, gdzie to jest, bo to ciągle to skręt. A, tam gdzieś. Czekajcie. Co my tu mamy? Dobra, to w prawo gdzieś trzeba iść. Ja za tobą, Marecki, leciem, nie? Jest jakaś kartka gdzieś. O, babka. Dobra, ale a nie, to jest świr. Bogusław? A, tutaj, to jest ogłoszenie, czekajcie. Mieszkańcy, nadszedł czas na rutynową renowację naszej palisady. Wszelka wskazana pomoc zostanie należycie wynagrodzona przez kwatermistrza, okej. Okay. Bo tu można... Rozumiem, pewnie zarabiać na tych rzeczach, nie? Co tutaj są na tej tablicy? No dodatkowe te. No dobra, gdzie ale... Gdzie jesteście? Ja jestem teraz tu przy wejściu tej karczmy. Tylko nie mogę znaleźć tego... On tu jest Rafik. Ja jestem tu, za tobą. No dobra, to teraz idziemy szukać... A ten no trybun- z nożem, nie? Dla obrody. Jak ten tryb inspekcji się wkłada? Czyli lewy alt. Ja mam na prawym, na lewym. Widzę. Rozumiem. No nic, a możemy się gdzieś tu przespać po prostu? Komuś wbić na hapta i się przespać? Tak, chciałbyś. Wydaje mi się, że chyba nie. Nie, musimy znaleźć to... Dobra, wiecie co? Ja mam teraz propozycję. Wyjdźmy na zewnątrz, bo i tak musimy się gdzieś napić. Nie wiem, gdzie tu można się napić. Może to się w rzece. No to chodźmy do rzeki. W ogóle mapa. Idźmy w stronę rzeki. Tam napijmy się. Rozpalmy sobie jakieś ognisko i prześpijmy się przy ognisku. Po nie prostu. Da się, tak. 16 potyków, dobra. Gdzie wy jesteście? No masz tutaj nasze te. Wychodzimy do bramy. To ja wyszedłem pierwszy. A to może nie tej bramy. Teraz leci Rafik z bemów. Jakieś ognisko po prawej. Tak, widzę tam. Oby nie zbuje. To dobra. Miejsce występowania kaczka. Ja wracam. Dobra, napijesz. Gdzie jesteś? Przez rzekę przechodzę. I da się napić?
Da się napić rzeki. Da się. Dobra, teraz ognisko będę robił. Co robisz, Rafik, ognisko? Tak. Tylko muszę pozbierać trochę patyków jeszcze. Czekaj, bo ja cię, Rafik, nie widzę. 17, dobra. Ja patyki już mam, tak? Ile tam patyków było? Przyszedłeś rzekę, Rafik? Tak. Teraz tak. Ja wiecie co, ja sobie może pochodnie zrobię. Pochodnie trzeba zrobić, niestety. Teraz tak, pochodnie. Zapomniałem, jak to się robi. Aha, patyki mam, słomy muszę, żeby do pochodni. O, jest Rafik opalony, to Rafik. Trzeba tego właśnie. Słoma. Pino. Macie ten dom tego? Paździerza? Dobra, mamy to i mogę sobie zrobić teraz pochodnie. Teraz jak to tyk. Się... Aha. Dobra, na razie tak. Pochodnie mamy. Ja sobie tutaj... Ekwipunek. Dobra, kurde, jakie to było. Tu jest moja pochodnia. Jest pochodnia. Dajmy dobra. Tu. Okej, jest. Można zrobić. Pochodnia. I mamy. Oczekiwanie na resztę graczy. Gdzie ty jesteś? Przy ognisku. Ale nie widzę tego ogniska, nie? Na wszystkim. Przy rzece. Śpi przy ognisku, co za chłop. Jaki nawalony śpi. Ciężki dzień. Śpi. I trunki no. Też były mocne. Gdzie wy uciekliście? Kurde, aż muszę na mapę spojrzeć. A jak ja tu mam spać? A, bo wy jesteście aż... Przy ognisku wciśnij E. Bo wy jesteście po drugiej stronie całkowicie. No. Marecki, ty chyba tu jesteś, nie? Koło mnie. Gdzieś jestem, ale... No a jestem. Pod nią, to ja. Chodź, idziemy do niej. A, dobra, ja już jestem. A czemu no, jestem gotowy? Tylko jedną rzecz sobie zrobię. Już jesteś gotowy. O, już jestem. Teraz Oj, Marecki. Patrz, co? Jezu, co wy tam pijecie. Dobra, teraz jak się używa pochodni? Co w tamtych czasach można było pić? F. F jak fujara. To można było pić, Rafik, miód. No, miód pitny jak najbardziej. Ja mam dla was podpowiedź, że możecie spać w tym domu, co ale Daniel, nie spamuj nam. No to czy to... Aha. Kurde, tylko nie wiem, gdzie wy jesteście. A, tylko pytanie, a który to jest... Chyba. Dobra, no właśnie, który to jest dom? Tam pewnie są narzędzia też jakieś na początek. Bo wy jesteście po drugiej stronie rzeki, tak? Tak. Tak, rzeki no przepłynąłem, góry pokonałem, do Polski wjechałem i się... Wywróciłem. Po prawej stronie to drzewo. Bliżej. Bo trzeba znaleźć teraz siekierę i młotek. Ja już mam obie rzeczy. No dobra. Mam ognisko i śpi. Czekaj, śpi, to trzeba przytrzymać, dobra. Marecki, gleba. Gleba. Tak gleba sierpowego. Damian, śpiewaj, będzie wesoło. O! Takich trzech jak... facetów. No dobra. Trzech facetów przy jednym okresie. Dobra. Było coś zjeść. Słuchajcie. Robimy domy. Tak, tylko właśnie, czekajcie, gdzie jest mapa? W którym miejscu robimy ten dom? No i to jest właśnie dobre pytanie. Ja bym proponował, no, tak jak macie tu Piastowia, tak? Tam u góry taki jest księżyc. Góry księżyc, no jest. Taki, no takie jezioro w skrzepcie księżyca. Tak jest, no. Starorzecze, że tak powiem. No. I gdzieś między tym księżycem a tą rzeką, tym V, powiem wam, lokalizacja jest zajebista. Który to Damian? A, tak. Nie za blisko będzie tych wiosek, które tutaj są już? Tym księżycem? A czekaj, którym V jeszcze raz? Bo to nie widzę tego V. No masz tak. A, V te drogi, tak? Tak, te drogi. A księżyc jest po prawej tego V? Tak. No dobra, prowadź na razie. Prowadź, czyli zobaczymy. Chcesz między tymi dwoma elementami, tak? Okay. No dokładnie, bo tu jest tak, blisko wody,
Widzę, tu są blisko ten. Gdzie tu jest przybliżenie tu? Czyli co, muszę iść. Są jakieś kamienie, są jakieś lasy. Czyli trzeba na dobra, ale nie widzę daleko do. Do Piastowi jest blisko, do tego drugiego też jest blisko, także do no, miejscówka fajna, no. Tak mi się wydaje. A jak potem z tymi z Czesiacku. A jak potem z, no, z kopalniami? Nie będzie za daleko szkoda do kopalni. Nie wiem, gdzie tu są kopalnie. Czemu mi zimno jest? Zimno ci? Może się przeziębiłem. No. A gdzie ty jesteś? No. Jak w wodzie? No. A, dobra. Woda jest zimna. No dobra, ja tu dałem taką propozycję. Teraz dobra, to robimy tam. Dobra, to zróbmy tam wycieczkę i ocenimy. Kurde, to ja nie na tą stronę poszedłem. No to dobra, dobra, to idziemy tak w tamtą stronę. I tak bym przeszedł jeszcze przez wioskę i tamtą skrzynię. Co? Trzeba tą skrzynię jeszcze znaleźć. Czekajcie, jaki jest ten kolor? Jestem. O, Rafik, latasz bez gaci i ci zimno. Aha, dobra, bo to przez rzekę trzeba przejść. O, teraz Adamowi zimno. Przez rzekę trzeba przejść, dobra. Dobra, teraz który to był dom? O, ryby. A... Ten? O, też nie. Mi zimno. Patyki trzeba zbierać. Zbierajcie też te wszystkie stokrotki, babki. Nie, nie wiem gdzie tutaj, bo tu są. Gdzie tu jest... babki widzisz? A dobra, to jestem w dobrym domu. W każdym razie, tylko ja nie widzę żadnej skrzyni. Dobra, kraść pójdziemy później, Rafik, spoko. To nie ten dom. Nie, oni kazali nam, poczekaj jak rozwinie się sytuacja w starych rzeczy. Dobra, dobra. To, to chodź, jak, no to się wrócimy, no. To się wrócimy. Idziemy o, dalej. Ja go ja już w tym domu jestem, ale ja tu nie widzę nic. No to chodź. Jest wiedza. Dobra, idziemy. Chodź, nie chodź Rafi. Dobra, idę, idę. Kurde, głodny już jestem. Następny. To ty z Mareckim jesteś? Czekaj, gdzie ja jestem? Czyli to trzeba iść... Czekajcie, wy jesteście, tam jesteście. Ja już jestem przy drugiej bramie, z drugiej strony. Widzę, widzę. Dobra, zielony kto jest, a żółty kto jest? Znacznik. Ja jestem taki, nie wiem... Taki niebieski, o. Króliki mamy. A, bo tu jest nakłonnica. Dobra, słuchajcie, bo znalazłem też domek. W tym domku pewnie też coś będzie. To te ruiny. Te ruiny. I tu się możemy gdzieś rozłożyć, bo tu jest miejscówka fajna. Tak się będziemy rozbudowywać i tak. A nie za blisko? Bo tu pamiętam, że tam była jakaś odległość od wiosek. Musiała być zachowana. No tak, ale... Do wioski też będziemy potrzebować iść. Nie, tylko to było, pamiętam, że jak się grało w tym w oryginale, nie? Czy w tym, no w tym. No. W tej wersji solowej. No. To tam musiała być odpowiednia odległość od wioski już wybudowanej. I teraz pytanie, czy nam tutaj pozwoli. Ale może pozwoli, bo faktycznie jest tutaj dość. Ale z tymi domkami pewnie nic nie zrobimy. Więc to będzie taka. Nie, o, znalazłem skrzynię, w której jest tak gliniana miska, dwie. Monet mam 59. Dobra, znalazłem miksturę. Nawet dwie. 3 soli mam, dobra. Futro, monetę i piwo owsiane. Bierz piwo, o. A, przejść. Ja znalazłem łopatę. Pojemnik. Aha, to tu jeszcze jest. A tu coś jeszcze jest. Miód pitny. Ale znalazłem, kurde, sztabkę miedzi, złoty pierścień. Piwo żytnie biorę. Przenieś stos. Przenieś, przenieś. Jeszcze raz. Dobra. Przenieś stos. Przenieś stos, przenieś stos. O, tu nawet Mabu mówi, tu się budujcie, bo blisko wszystkiego. No dobra. To się budujemy, jeżeli można, tylko to jak najbardziej.
Czyli co, tu się budujemy? Kto tam był po drugiej stronie? W tym domu, gdzie ja jestem? Nie wiem, no nie wiem, gdzie ty jesteś. Na górze ja byłem. A to nie wziąłeś tego wszystkiego? Wziąłem. No co nie, tam się stało? Nie miałeś siekiera. Znaczy tej siekiery to akurat nie wziąłem, a ona ma miedziana siekiera 23%. No to się przyda, nie? Tylko jak tu się kłóca. Co tu jest? O, i butelkę na piwo znalazłem. No tylko czekaj, jak tu się kłóca? Prawy alt. No to żeś pomógł, jak ja gram na fajnie. Nie, nawet z kontrolem. No następny pomógł. Dobra, Rafik, Rafik wziął już tą siekierę. Tak, wziąłem. Pożycony. A tam się nie da na kucajka przejść niestety. Dobra, spoko. Dobra, panie, tutaj mamy zajebisty teren, bo patrzcie, jest blisko wody. Są, kurwa, te łosie, bubry, kuny. Leszcze. Jenoty. Tu jest jakaś chatka. Wieża zwierzę. Ja bym jeszcze proponował, czekajcie, podejść tu trochę, bo tu jest jakiś most. O, i mniej więcej się gdzieś tu budować zacząć. Tu jest blisko do tego, będziemy mieć tam jakieś zadania czy coś. No spoko. Tu mamy mostek, żeby przejść na drugą stronę. No to ja bym się tu budował, co wy na to? Dobra. Czyli gdzieś tu, tam gdzie... No tu gdzie, co? Kto tu chodzi? Ja po drodze tutaj chodzę. O, tu ja Adam z Bałut chodzi. No. Tylko, ja się tu kto ma siekierę? Właśnie, co ja mam teraz w ekwipunku? Bo my siekiery teraz nie zrobimy, wiecie o tym, nie? Prosty. Jak to nie? Jak zrobisz? Ja zrobiłem. Tak. Tylko, że z kamienia zrobi siekierę. Aha, właśnie, kamieniem. Szukamy. Ja tu mam. Kamień, bierz. Mam kilof i łopatę. Dobra, fundamenty stawiam. Nie mam siekiery. Dobra, gdzie ty, Rafik, jesteś? Aha, przy troce. Dobra, to ja biorę... A tu są. Rękodzieło. Kamienna siekiera. Pytanie, czy nam tych drzew wystarczy? Wystarczy. Dobra, panie, ile tu? Sądzisz, że wystarczy? Wystarczy, tylko czekaj, bo... Aha, patyków mi jeszcze brakuje. Dobra, zbieramy patyki. Patyki. Gdzie są jakieś patyki? No to tam, Adam, uważaj, bo to jak spadnie, to cię może przytrzasnąć. Tak, dokładnie. Tak, słyszałem, że teraz już... Nie ma lekko. Nie ma. No i co to się porobiło? Dobra. Nie to, tylko to. I siekierka. Dobra, teraz trzeba budujemy sobie do... pierwszy dom. Aha, bo ja muszę zrobić tego teraz. Młoty. Jest siekiera. Siekiera młoty. I jabłot. A rękodzieło. Drewniany młotek. Teraz tak modyfikuj. O, ja sam może zrobię dom tutaj nad rzeką, a co? Adam, na razie zróbmy jeden dom, później będziemy kombinować dalej. Dobrze, żartuję. Ja wiem, że ty jesteś szef wszystkich szefów. Byś chciał wszystko, dobra, patyki zbieramy. Jak nie, jak tak. Patyki. Dobra. Marecki, gdzie ty jesteś? A gdzie ty jesteś? No zbieraj patyki czy coś. A młotek muszę. No czekaj. Młotek. Ja wiem, że ty, Marecki, byś poszedł już na dziewczyny, te sprawy. Ale... Nie no, jeszcze bym poczekał, spokojnie. Ale to jeszcze przyjdzie czas na to. Z czym, z budowaniem czy z dziewczynami? Ze wszystkim. Bo tu też, Marecki, będziesz twoje ten...
po kolei. Młot. Drewniany, ale młot. Dobra, płody. Jeszcze dobra, płody. Zobaczmy, co my tutaj. Dobra, tryb budowy, dziękuję. Znamy to. Że tak powiem, to chyba każdy musi swój dom robić. Ale na razie nie. Się buduje tu. Się buduje, ale to wy w tym momencie mi pomagacie. No i co z tego? No dobra, no to wszyscy będziemy... Z tego co pamiętam, to chyba domy są przypisane do danej osoby. Tak, no to wiesz, no. Postawimy wtedy domy. No każdy, wiesz, każdy będzie pomagał każdemu, nie? Przynajmniej tak widziałem, a jak to jest, nie wiem. Zobaczymy. Poprawili tutaj dźwięki tego uderzenia i animacji. Uwaga! Ty, no przecież ja byłem... Kurde, co on mi zrobił? Teraz, uwaga, jak już praktycznie na głowie miałem. Co za chłop. Lepiej późno niż wcale. Padaj. Wiecie, zrobimy to jeden dom, zrobimy drugi, trzeci, czwarty. Aha, ukradnę cię. O jedną. I później będziemy już tego, nie? No i tak. To było. Dobra, przypomnijcie mi, jak mam kurczę, zabrałem patyki, jak je umieszczać. Musisz młotek mieć. Masz młotek? Jeszcze nie, co jest młotek. Musisz ten młotek jeszcze zrobić. Dobra, co tu trzeba? Patyki mam. A jeszcze kłody więcej. Więcej kłód. A mam łopatę. Tak, mam łopatę, to tu od razu czyszczę to. Mam kłodę. Pyk. Dobra. To poczyścimy te rzeczy. Fansim, fajnie to wygląda, fajnie, naprawdę. I żebyś, i w ogóle nie wiem czy wiesz Fansim, ale to jest polska gra. Polskiego studia. Toplis bodajże, tak? Toplis tak, to robi. Jakoś tak. Bodajże, tak. Kurde. The more you work, the hungrier you get. Jak się robi. Cześć, Agromaria, siemanko. Siema, Agromaria. Właśnie tylko. A jak zmieniam z tego, z siekiery na młotek? Weź sobie nie wiem, bo ja na palcie tam. Wejdź sobie w ekwipunek przede wszystkim. Wejdź sobie w ekwipunek tabulatorem i tam sobie przypisujesz skróty pod klawiszem numerycznym. No. No także no. Panny zrobimy tak. Najpierw wybudujemy jeden, drugi, trzeci, czwarty. Dobra, nie? Dobra. No. Owsiana. Dobra. Trochę się podjadło. Żeby każdy Adam, ty też widzę, jesteś głodny już. Bo pasek prawie zerł w świeci. Oj tam. Ja żeby każdy mógł dziewkę przyprowadzić do domu. Jabłuszkiem się nie najem, no ale dobra. Głody. A ja mam coś jeszcze do żarcia? O, mam bułkę owsianą. Dobra, to sobie jeszcze zjem bułkę. I już, dobra. Już jestem najedzony. Też tak nie ogołoćmy tutaj z tych drzew, bo będzie tak łyso. Panowie, te bluzki zostawmy tutaj, dobra? Ale które? Te trzy tutaj przed Rafikadomem. Dobra, jak nie zapomnę i je zetnę, to... Widzę, co za chłop. Agromarian się z wami, chłopaki, wita. No siema, Agromarian. Witamy. Dobra, jedna kłoda jeszcze, czyli muszę wziąć teraz... Nie, tą... siekiera. Te brzuski zostawić? Te trzy przed Rafikadomem. Raz, dwa, trzy. No dobra. To idę. No bo tak to będzie tak łyso, nie? Co ma być tak łyso? Ciekawe jest, tak, czy to drzewa można sadzić, czy też nie? Nie, one same urosną, tylko... Aha. Dobra. Żebyś nie... Te pnie. Ale co, no pnie? Tak, zostawił? Tak, żeby ich nie wykopywać. I wtedy będą odrastały? Tak. Tak. No dobra, no to nie będę ich na razie wykopywał. Uwaga, leci! Ten to zobaczcie, jakie drzewo się. Przypierniczył. Dobra, odchodzę tam do domu.
co mam, siekiery? Młotek, młotecek. Dobra, teraz bierzemy młotecek. Okej, idę jeszcze słomy nazbierać. Troszkę. A słomy to ja mam, Adam. Ale ja nie mam. A lubię miecz. Ale ważki fajne latają, tego nie było. A desek nie mam. O kurde. Się przeciążyłem. Ładnie te ważki zrobili, fajnie. Fajnie, czekajcie, bo desek nie mam. Skąd tu deski wziąć? Jakie deski? Przecież tu niepotrzebne są deski. Do czego ci deski? Do sufitu? Nie. Znaczy gdzie? Do tego, do dachu. No zobacz sobie. Weź desek. A bo już powiem, ktoś zrobił modyfikację tego dachu. No tak. O, i teraz masz już. Teraz już możesz, teraz masz już słomę. A bo tu ktoś, no. To nie róbcie modyfikacji, bo my do desek to my dojdziemy za 20 lat, no. No dokładnie. Za chwilę parapetówka u Rafika, dokładnie. No to dobra. A już mogę spać tu. Jak cię Rafik wpuści. A czemu są trzy łóżka? Trzy łóżka są, faktycznie. To my to... No bo to jest... To jest. Trzyosobowy dom. Marecki spisz na zewnątrz. Dobra, mieszkańcy. Dobra, teraz pytanie, który będzie z którym, bo jest jedno, dwóch. Ja osobę. Nie, dobra, jedno jest oddzielne i dwa, jedno podwójne. Dobra, pany, idziemy drugi dom budować. Czemu stąd nie mogę wyjść? Ale ja. Nie mogę wyjść stąd. Ja sobie tutaj nad jeziorkiem chcę. Ja będę nad jeziorem. Czemu ja nie mogę stąd wyjść? Chciałeś się przytulić do domu i dom cię wchłonę. Może Marecki, nie, to Rafik stał i nie mogłem wyjść. O, może tak sobie wybudujemy taki... Dobra, Rafik, zarządzaj szyldem i to będzie twoja chata. A takie pytanie, można remontować te stare? Nie opłaca się. Dobra, a ja tu teraz, Rafik, koło ciebie wybuduję drugi dom. Stałem właśnie, tylko tak ten szyld się robi. Nie wiem. Ja mam tutaj dom. Mały dom. Damian, to z tej strony może, gdzieś tu. Po drugiej stronie. Po drugiej stronie Rafika. A ja mam tutaj dom, to będziemy mieli tak właśnie... No ty też dom zrobiłeś sobie? Nie, no ja mam tutaj, sobie zaznaczyłem swój, zobacz. Odwróć się. Widzisz? Tu jest mój. No to, tego już nie będę budował. Dwa wystarczą na razie. Buduj, każdy dla siebie budujemy, dajesz. No dobra, Rafik, masz przewalonych sąsiadów. Współczuję ci. Trudno. Będą imprezy głośne. Ja wie, parapetówki. I like it. I like it, move it. Dobra, zarządzaj. Jak się robiło dom. Czaty są. Za chwilę parapetówka u Rafika. Nie wiem, dlaczego jak wchodzę w ten domek, to widzę, że mieszkańcy, Adam z Bałut. Ale ja nie, przecież ja tam nie ten. To już tam jesteś. No. Chyba, że nie. To jest po prostu ta osoba, która ostatnia zabuduje. A może. Kurde, nie, to ja se tu wybuduję i potem zwolnię tamten. Czekajcie, ja tam nie chcę. Nie zwolnisz. Mi się nie podoba. Co? Dobra, budujmy na razie cztery domki, żeby Marecki mógł Józefinę też ściągnąć do siebie. Mam tu domek, buduję, tylko kurde zrobiłem tam i co dalej? Bo Damian jest ciszej od reszty. Kłody. Damian nie lubi być tam głośno. Damian, rób się głośniej, bo tu sarniakowi. Raz, pasuje? Młotek pewnie. No nie wiem, albo ewentualnie mi przygłoście trochę na Discordzie. Czekaj, zaraz spróbujemy. Raz.
Zaraz, czekaj, to spróbuję. Damia Dżyjapę, Drejapę. Już, próbuję cię. Damian, mów coś. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, raz. Podgłośniłem cię. Dziękuję. Dobra, ja się w sumie jeszcze ten mikrofon tu przymierzam. Dobra, więcej nie wezmę. O, zwierzątka. I need to drink something. Jak do fundamentów kłoda? No bo widzisz na takim podniesieniu. Na takich. Ładnie. O, widzisz taki coś jak ja. O. Już się skończyły kłody. Cztery kłody. O, znalazłem kłodę. To jeszcze trzy. O, i łosia mam. Jenota. I mi się, kurde, siekiera poprzyła. Leci, uwaga! Gdzie? Mam nadzieję, że nie na mnie. Nie wiem, gdzie jesteś. No nie mam. Kurde, muszę sam zrobić. Rafi, pomógłbyś te domy budować też? A co ja robię? Nie wiem. Ścinam drzewa, Maryskiemu pomagam. No, czyli ja sobie żeby biedny jeszcze na noc mógł gdzieś się spocząć. Kurwa, jeszcze przeciążony jestem, pizdziec. Gdzie to jest? Młotek, okej. O, dobrze goś powiedział. Ile tam muszę się czegoś napić. Też bym się napił. Pytanie do Damiana. Czy ma tu nagranie, jak Kuba Pejtera zapraszał? Mam. O, zabiłem się. Jak się zabiłeś? Nie zabiłem się. Ale nie wiem, w którym momencie mnie niby przygniotło, bo już to leżało, jak ja podszedłem, ale dobra. Dobra. Jakie to ścinanie, budowanie jest proste, nie? Prawie jak w real. Ale prawie robi wielką różnicę, nie? Dobra. No to mi tu tak, o Rafik, opalony to Rafik. Dobra. Jedną kłodę bym potrzebował. No i nie mam żadnej. Młotek mi się uszkodził, czekajcie. Jelonek mi uciekł. Tak. Dobra, kłody tu wszystkie są już. Kamienna siekiera. Jak tu się młotek robi? Potrzebuję wody. Kłoda i patyki, dobra. Kłoda i patyki. A wiecie, co bym teraz powiedział? No. Jestem głodny. No powiem ci, Marecki, żadna nowość. Prorok jakiś, czy no? A, bo tu też uważajcie, bo tu się możecie zatruć czymś, nie? Wiemy. Napić. Wiemy. Kłodę potrzebuję. Cię zmęczył. Dobra, Rafik, sorry, że tą brzozę ci ścinam, ale potrzebuję na młotek. Bułka owsiana. O, zresztą nie mógł dalej sobie pójść. Tak, no, oj, odrośnie. Odrośnie. Takie ładne drzewka by tu były. A ten musi. Leń patentowany, kurde. Też tak myślę. Menu tworzenia. Czyli tak, muszę młotek. Ja mam dzinę. Kolejne kłody. Read something.
z tą słomą. To... Adam, ty już masz habirę? Jeszcze nie. Dużo ci brakuje? No jeszcze prawie trochę ścian i dach. Dobra, to ja idę do siebie. A ty już masz? Nie no, jeszcze nie mam. A gdzie jest mój młotek? Aha, teraz kłody muszę. Ja zrobiłem młotek. To jest... Aha, nie zrobiłem. To idź do siebie. Blokowano nowy budynek, warsztat 1. Tak, to ty, patrz, już mamy tu trochę. Damiana, to który dom budujesz? No taki to koło Rafika. No bo ty jesteś teraz moim, tak? A nie wiem. No. A to pytanie, idzie jakoś podpisać te domy? Tak. Wiem, że powinno być możliwość, ale nie wiem jeszcze w jaki to sposób. Brawo, się robi. Brawo, brawo, ale dziękuję ci. A tu jest Rafik twój, tak? Tak. No tak, ja to jest mój teoretycznie. Ja mam prawie nad rzeką. No to przecież, aha, bo jest tu. Dobra. Nie, to jest? No tak, ten taki, co nawet fundamentów nie ma, to jest twój. Jak nie ma fundamentów, jak już prawie cały zrobiłem? Nie, Damian, to jest mój dom tu. To ja swoją chatę robiłem? No tak. Rafik, to jest właśnie tutaj przy tej brzuszce, to jest mój dom. No to tutaj nad rzeką. No. Dobra, czekajcie, bo ja muszę sobie. Status nie wybudowano. Ty Michałupę wybudowałeś, dzięki, Damian. No kurwa, dzięki. Czekaj, zrobię tutaj dach i ci pomogę. Tylko czekaj, bo ja to sobie muszę do ekwipunku. Jeżeli na tym etapie już chałupy myli, to ja już się boję pomyśleć, co będzie dalej. Kurde, gdzie pochodnia? Gdzie ja mam ten? Jeszcze tu jest gdzieś kłoda? Chyba po ciemku nie widzę, po cimaku. Zamian zaraz koło Rafika, nie? Ten, no. No i tak, ja tu jeszcze w sumie nic nie zrobiłem, dobra. To ja twój dom budowałem. Dobra, no. O kurde. Dziękuję. Aha, kłody. Jest problem. Kurwa. Za siekiera 2% do Jesus. Zaraz umrę z głodu. Nie tylko ty. I'm hungry. Dobra, ja to jeszcze to wezmę. Ale umiejętności mam jakieś. Czy też się nie budowamy tutaj? O, żelazna wątroba, to będzie dobre. Na to ja tu biorę, żelazna wątroba, to już mnie to przekonało. Bułka owsiana, o to ja zjem tam. Tak, każdy z nas ma chyba po dwie bułki. No nie to, żebym się najadł, dobra, menu tworzenia LB. Mareckiego dom został mi przypisany. Siekiera. No i wyjdzie na to, że znowu będę spał w lesie. A pierdziele, jak to można zmieniać? A zaraz. Dobra, brzuski odrosną, no. Także Adam się nie przejmuj. Wiesz co, potem może trzeba będzie się przespać po prostu. O, kurde, ja tam daleko biegam, a ten mi brzozę pod domem zsiął. No co za chłop, to prosiłem. Pancerna brzoza nie może być taka. Zakończyłeś mój dom, tak? Kto to jest za gość? O, Rafik ucieka. Weźcie, bo ja dopiero, kurde, Adamowi cały dom zbudowałem. Kłoda? Dobra, kłody trzeba. Cały, jasno, cały, zaraz. Młotek. Co za chłop. Dobra, dwie jeszcze potrzebuję. Dwie. Ten... Jak to się nazywa? To wydobycie, jak jeszcze chaty nie ma, a ty już mi o wydobyciu mówisz. A gdzie ty jesteś?
dwie kłody potrzebuję. Już zaraz idę z kłodami. Widzę. Dobra, tu mam jedną. Nie, to jest cykonia. No dobra. Teraz pytanie, gdzie jest dom Damiana? Koło Rafika. To jest ten, którego jeszcze nie ma. Już fundamenty są. To jest ten, co myślałem, że to jest mój, a to był Adama jednak. I feel famished. Chłopu, cały dom prawie zrobiłem. No tak, oczywiście. Bo ja stałem i się patrzyłem. No dokładnie. Bo to Adam bym się nie przyznał. Gdzie tu jest jeszcze jeden ten? Dobra, tu jest. Mylił, pomylił domy i ma... Dobra, Adam, tobie tylko dwie kłody chyba potrzebne, czy jedna nawet. Czekaj, to już... Jedna, już jedna kłoda i masz dom zrobiony praktycznie. Dobra. Nie, dwie kłody, sorry. Dobra, już, już. Czekajcie, bo ja się zgubiłem. O, ukończono, ale czekajcie, jakbym się teraz tu przespał, to mi ten dom się przypisze? Nie, musisz sobie tam napisać. Nie, to chciałem. A, ja teraz... Kurde, chcę teraz wycofać się z tego. Chodź tu. Nie uciekaj. Powinno... A jak wyjść? Co... Tego, co teraz tu? Chodź, żeż tu. Możesz, kuda. Tak, nie, X. Za szybkie. Dobra. Te sarny. Już wiem. Potrzebuję... parę kłód, aby ktoś pomógł, bo ja tu szkielet robię, o, że tak powiem. A co mają spalić? Peter, ciekawe, umarłem. W mediach. Nie piszemy o tym. Nie piszemy o tym. O, dobra, trzeba coś kury zjeść. Pomijamy tematy. To nie ma sensu się denerwować. Idę tutaj. Umarłem. Pomogę. Z głodu? No chyba. Nie, ale no chyba możesz się odrodzić. Tak, tak. Przecież się najadłeś. Pytanie tylko gdzie? Ło matko, jestem w tej... W tej dorze. Nie. Młotek mi się skończył. Mi też. Kurde, gdzie to, czekajcie. A po co mamy mu dom palić, powiedz? Patyki i kłoda. Cholera. Piastowi się odrodziłem, nie? O matko. Norbi, żeby ciebie ktoś za chwilę nie spalił. Wiecie co, to kurczę, może... Damian, daleko masz? I did something. No, wychodzę z Piastowi. To kurde nic nie widać. To czoło, czy otworzyć? Nie no, czekajcie, ja muszę coś zjeść. Ekwipunek. Bułka owsiana. O. Tłome osuszone mięso mam. Ale zarąbiście. Próbowałem ściąć brzozę wyżej i pokazuje, że teren jest ograniczony, nie mogę jej ściąć. I feel famished. Widzę, że ten. Mamy też sporo tu jedzenia latającego wokół domów. Tak, dobra, ja idę. Gdzie jest siekiera? Gdzie wy jesteś? Aha, tu, dobra. Spalcie mu dom, nie mam domu. To każdy koszt. Ja też jeszcze nie mam domu. Gdzieś tu się mój dom robi. Dlatego, Peter, pomijmy ten temat. I need something. Idę tu Damianowi budować, bo... Zaraz mi kolejną brzozę weźmie i spali. Dobra, ściany już masz, Damian. No tak, ale teraz dach. No to idziemy robić dach. Idziemy robić dach. Gdzie wy jesteście? No u mnie na chacie imprezę robimy. A jak tu się wchodzi? Kuźwa, jak tu się wychodzi?
Wodę potrzebujemy, Marecki. Ciemność widzę. Otwórz oczy. To takie proste, kurde. I need something. Dobra, idę po słomę. Nie no, słomę to tu jeszcze mam. Od groma. Wodę potrzebuję. Gdzie? Tutaj? Czekaj, może mam jeszcze. Nie, już widać, że poradziłeś. Ukończono budowę. Mam chatę, dobra. No, to teraz chatę idziemy. Wejdź przy tym domku i tam sobie przypisz ten domek. Wiem. Przypisz do gracza. A, zarządzaj. No właśnie. Inny gracz zarządza teraz wioską. Teraz pytanie, jak ja mogę tutaj szyld zarządzaj? Aha, bo tutaj jest ten. Dobra, no dobra, ja jestem niby teraz u siebie już. Inny gracz zarządza teraz wioską. Aha. Simulation zarządza. To weź mnie usuń stamtąd, jeżeli możesz. Skąd? A zarządzaj przypisaniem. Tu. Ty zarządzasz wioską, bo jesteś hostem. A, to, ale to co, to ja mogę tylko to robić? No tak. Z tego wychodzi, że ty masz po prostu, jesteś takim mentorem tej całej wioski, więc możesz wszystko. Dobra, ja próbuję na przykład tutaj ciebie, Rafik, wywalić z tego domu, przy którym ja teraz stoję. I niestety nie mogę. No X. Bo to już każdy ma tego. A ja idę się kimnąć. No jesteś taki jak zarządzaj przypisaniem. Otwórz szczegóły. I tutaj usuń. No nie ma to. Dobra, kładźcie się spać. Jutro będziemy to gadać. No dobra. Ja już jestem u siebie w domu. No to już. I następny dzień. To na razie niech każdy się położy. Zaraz spróbuję to ogarnąć. Rafik, do łóżka. No. O, wstałem. Ale się wyspałem. Konar mi zapłonął. O, palenisko z kamieni. Jaka jest grupa jest. Dobra. To jest... szyld. Zarządzaj. Inny gra zarządza wioską, no. Dobrze, tylko teraz tak. Ja próbuję zarządzić. Dobra, zobaczę u was na razie. Pokaż, Damian, jak u ciebie to wygląda. Ale ten dom to ty jest twój. Damian w Przegubowie. No to zajebiście. Przegubowic. No to teoretycznie, ja tutaj jak klikam zarządzaj, to mi się pojawia Damian z Przegubowic, także tu się zgadza. No dobra. I feel famished. Tutaj. Tutaj jest. Ja chcę to usunąć. Tylko nie mogę. To mnie trochę martwi. A co nie możesz? A mi się właśnie brud. A tu jest Rafik. Z Bemowo. Ale mam ale zajebiście. Dobra. Ja bym proponował wziąć kamień. It sure is. Frosty. Stokrotka. Dobra, na razie niech będzie tak jak jest, a i tak będę miał większy dom i tak w późniejszym okresie czasu. No, to wiadomo, że każdy później se chawirę postawi, wiecie. Cześć, Bosman, siemanko. To jest zaskakujące, że nie można. A czekaj. Przypisz do gracza. Tak, przypisz do gracza. Dobra, to ja inaczej muszę to zrobić. Czekaj. Tu. Dobra. Zarządzanie. Domy. Który to był dom? Właśnie teraz, work, ten. Ten koło mojego. Okay, pomogłem, przypisz. Nie? O, zostałem przeniesiony do tego domu. Dobra, Rafik, spróbuj się. Co, spróbuj? Znaczy, to jest mój dom, nie widzę. To jest mój dom, chyba. Spróbuj, tak. Spróbuj do swojego domu się przepisać teraz. Mam tylko zarządzaj. Aha, dobra. Czekaj, ja jestem u Damiana? Nie, no jestem u siebie. Nie, ale teraz jest przypisany Damian. Do tego domu.
Co ty gadasz? Jak zrobię to... Demon odwiedza uwadomy? Zarządzaj. Otwórz szczegóły. Można mieć różne drzwi. Tak, bo widzę, że ten faktycznie tutaj Damian się przypisał. Coś tutaj, czekaj. Cześć Lucius, cześć Bosman. Cześć Bosman i Lucius. Dobra, do skrzyni, zadamy tak. Nie, to ja chcę tu. Otwórz, a jak się tu daje? Aha, dobra. I feel famished. Nie wiem jak teraz was przenieść, bo jak klikam przypisz gracza, to mi zawsze przypisuje mnie. A jak usuniesz? No dobra, widzę, no zobacz. Masz coś takiego jak usuń. To właśnie nie mogę. No właśnie nie mogę usunąć pod X-em. Bo zobacz, teraz zaznaczam ten konkretny dom. Tutaj tej opcji nie masz, ale no, tutaj mam. No to biorę. O, tu jest zarządzaj przypisaniem. Nie mogę nic kliknąć w tym widoku. Tu też nie mogę. X wciskam i menu. A wy macie coś takiego, nie macie zarządzania, nie? Znaczy zarządzanie nie, bo mamy, ale... A czyli w pewnym momencie Rafik i tak przejął to zarządzanie. Co tu kuźwa? Za jeleń przyszedł. I can hear my stomach rumbling. Nie, nic nie mogę zrobić. Bo tutaj jest Marecki. Marecki, masz dobry dom? Chyba dobry. Momencik przyjdzie tamten. A gdzie jest Marecki, którym mówisz? Mały, prosty dom. Wiecie co, jeszcze tu zmienię nazwę tego. Otwój. Inny gracz zarządza teraz wioską. O, Damian teraz przejął wioskę. Dobra, ja już mam tu. Poczekajcie. I co? Mały, prosty dom. Jest Adam. Mały, prosty dom jest Marecki. Mały, prosty dom jest Rafik. No i wszystko jest dobrze. Jest już wszystko? Każdy ma swoją chatę. No, już patrzę. Już patrzę. Mały, prosty Damian. Dobra. Mały, prosty Adam. Mały, prosty Rafik. I mały, prosty jest ten. To dziwnie zabrzmi. Ale powiedz to. Co? Mały, prosty. No Rafik, no. Mały, prosty Adam, Damian, Marecki. Chata wuja Adama, ja sobie nazwałem swoją chatę. A jak się nazywa? To jest nazwa... Jak wejdziesz w zarządzanie... Mogę wam ponazywać teraz, czekaj, bo nie wiem czy nie... O, już Damian przyjąłeś teraz, ty. A dobra, to już wiem, czekaj. No, tam jest zmień nazwa. Zarządzaj przypiskiem. Tak, i teraz pod altem widać, która chata jest czyja. O, chata wuja Adama, no i mamy to ogarnięte. Fansim. Proszę o pozostawienie łapki pod materiałem. Będzie Adamowi na pewno miło. Dokładnie tak, bardzo dziękuję za wszelkie o. Tutaj wyrazy. O jest, chata wuja Adama. A czemu przez samocha? O, bo ja jestem prosty chłop. Ja na ortografii się nie znam. Ja o, jestem upiśmienny. Ja nie... Tak ciesz się, że cokolwiek nazwałem. Czekaj. Zarządzaj przypisaniem. No jest. Idę teraz, idę na jagody. Mam jagody. Są już? No, Bosman, pozdrawiam również. Lud ciężko pracujący. Zarządzaj. To nie to. Czy one, kurde, są jeszcze do jedzenia? No nie są, niedojrzałe jeszcze. Kurde, nie można ich jeść. Ech, kurde, można się zatruć. Wiecie co, to może jeszcze... Będzie można się napieprzać śnieżkami, ale będzie bajer. Chłopaki, zrobimy zimą wojnę na śnieżki. Dobra. Czekajcie, gdzie to było? Zapomniałem normalnie jak już tutaj. A ja nie mogę tego napisać, jak ty to napisał. Dobra, czekaj, zaraz ci to zmienię. To weź, pozwól mi być tym zarządcą.
Nie wiem, no jak to już. Dobra. Dobra. Tylko która to była twoja chata? Tu jestem przy mojej dobra. Chacie. Ale ja to mi to nic nie mówi, bo ja jestem w czym innym. Dobra, przypisz, zaraz. Kurde, nie to. To chciałem, przypisz. Nie wiem, czy cię nie ten. Nie wywaliłem z chałupy. Tobie już zrobię tą chatę z wuja Damiana. O. Dobrze, przypisałem? Nie wiem. Bo ja nie widzę, wiesz, ja widzę tylko mapkę i... O jest, wie. Mała, prosta chata wuja Damiana. No i zajebiście. Z Anglii jeszcze mam ksywę wujo to. O, to jest chyba Mareckiego chata, nie? Chata wuja Mareckiego. Kurwa, ale leje, to jest masakra, nie? To samo tu. O, nie mieści się Mareckiego w całości. To Maro napisz. Chata wuja Maro. Dobra. Chata wuja Maro. Marecki, dobrze ci tam przypisałem? Momencik, bo w tej chwili nie jestem... Chata wuja Rafika. Dobra. To jest na mapce gdzieś ten. No, mapkę lekarską biorę. Potem będę musiał się tłumaczyć, czemu przez samochód. Blokuj, wyciągnij. Co tu się wyprawia? Ktoś tu już pola robi? Nie, dobra, pany, musimy teraz... Co my tu musimy? Żarcie sobie skołować jakoś. No, znaczy ja mam jeszcze suchę mięsko. No, ale to tylko ty masz. No właśnie, dobra, ty masz. Ma iść na polowanie. I trzeba sobie jakieś dzidę bojową zrobić. Na razie znalazłem smardzę. Mam w skrzyni babkę lekarską, dziurawiec, miskę, miód, pitny, jagody, piwo, żytnie, stokrotka. Lekarkę? Czesia mam. Damy babkę lekarską. Ten się lekarz kurde. Nazywa. Aman, gdzie ty z haremem, człowieku? Życie ci niemiłe, tyle bab mieć wokół. Pióro mogę dać, 17, akceptuj. Suszone mięso to jeszcze może zostać. Lnianą koszulę sobie mogę dać. Tam się zawisła kłodnie. Mi kurde kłoda na drzewie, słuchajcie. Kłodnie. Jak ja mam to się... Kurde. Dobra, muszę ściąć to. A Marecki jak to... Marecki jak śmierdzi to wyrzucie. Słyszałeś, Marecki? A właśnie, co? Bo tu... Jeszcze nie śmierdzimy, także jest spoko. Jak pan, ja sobie tylko lecę po browarka za sekundę razem. Co? Dobra, nabiorę tu chłód, ale zaraz będę kurde chodził jak... O, faktycznie, ja też śmierdzę. O, już nie mogę iść. Ale dobra, to sobie zrobię dzidy bojowe, jak nie mogę chodzić. Chodź tu, kuźwa. Nie uciekaj. O, zajączek, znaczy króliczek. Trzeba zrobić pułapkę na króliki. Ciekawe, czy można zrobić kilka pułapek, bo jak się gra... Samotki to tylko jedna pułapka. Dwójka. Nie wiem, już pisane. No. Żeby na głowę nie spadło, no trzeba uważać. Tu nie ma lekko, to jest wiesz. Tu jest wieś. Tu się walczy o życie. Gdzie Marecki? Marecki tak se z tyłu zrobił tą chałupkę. Tak z dala po ciemku robiłem. Tak, po ciemku. On się do nas nie przyznaje. On będzie tam swoją wioskę robił. Dobra, ile mam tych włóczni? 5. Możemy iść na polowanie. Muszę sobie przypisać teraz te włócznie. Włócznia, pyk. I pyk.
Zobaczymy, zobaczymy, może... O, jest. O, trafiłem jednego. Marek, ty jesteś? Co? Marecki, może byś poszedł do Piastowi i byśmy tu wybudowali dom dla jeszcze dwóch osób i by zaczęli nam tu zbierać jakieś patyki czy coś, bo... A, żeby zwerbował? No. Byśmy musieli zadać... No, na ziemi coś czerwone, to co to jest? Woda? A, woda może. Tak. Bo wiecie, my teraz jesteśmy czterema... muszkieterami. No, tak se to tłumacz, no. Czterema tymi, no. Kawalerami, nie? A za te, ty już byś się chciał chędożyć? No tak, poszedłem sobie. Ja pierdzielę, one mi tu podchodzą prawie pod... Pan Simleje u mnie masakra, nie? A to nie tylko u ciebie, ten Damian. Kurde, leje po prostu jak... Ja dzisiaj tylko z parkingu pod blokiem doszedłem do domu i byłem cały mokry. Kurde, ale śmierdzę. Idę już się wykąpać. Gdzie ta włócznia? No to poczekamy na ciebie. O, w domku się odrodziłem. A, widzę, dobrze. Marecki nawet czujny jest tutaj grając z nami. Dobra, gdzie ten powiem jeden? Wam tak, wejdziecie do głębszej wody, to nie będziecie śmierdzić. Kurde. Jeżeli będziemy polegać tylko na tym, co upoluje, to zjedzcie te rydze. Czy tam smardze, czy inne. Jak się robiło pochodnie. Ale tu my mamy tych łosi dużo. Mamy, tylko kurde złapie. Mabu, szybciej to ją siekierą załatwisz. Ty w sumie rację, jak tak podchodzi blisko, to możesz mieć rację. Nie, trzeba jakieś łuki. Łuki. No, łuki to na razie łuk to se możesz ten, bo nie masz liny. Czy masz linę jakąś? Znaczy wiem, że w którejś z tych chatek jest łuk. Ja bym proponował tak. Mareckiego wysłać do... Okej, muszę coś zjeść, potem ten. Kurwa, no cały Marecki muszę coś zjeść. No tak, zaraz padnę i znowu będę się wracał. Ale to jak padniesz, to się odrodzisz tam, gdzie musisz sprawę załatwić. Nie, ja to się odrodzisz spokojnie. Nie. Odrodzę się w domku. Damian, wali jak spod pachy, dokładnie Fasim. Bo przed chwilą zginąłem. Nie, tu taka ikonka jest. A, Adam jeszcze nie ma, że śmierdzi. Mało robi. Mam. Masz już? Mam. No to wejdź do wody. Zaraz. Ja jeszcze się nie muszę myć. Tak, dopiero święta za dwa dni. Nie, no niedziela jest. O, ja pierdolę. To surowe smardze są trujące. Tak. Teraz mi mówi. Opytałeś się. Tutaj praktycznie dopiero latem będziesz miał jagody. O, tam to Daria? Nie, to Marecki wyskoczył z tą dzidą bojową. Dobra, to ja buduję następną chałupę. Gdzieś. Gdzie a ja ganiam za jeleniem. No to... Dobra, Adam, gdzie budujesz tą chatę? Nie wiem, no gdzieś w tyłu za nami, kurde. Do Piastowi? Niech plebs mieszka koło Marackiego. Cicho. Skoro Marecki się tak z tyłu zbudował, nie przy nas, zobaczcie, no kurde. Idziemy tu iść do Piastowi, tak? Czy Ostrowi? Tak, i tam wynaleźć jakiegoś tego.
Jelenia. Wilca. Jelenia, właśnie. To martwego jego chałupę wybuduje. Dobra. Ja cię za mnie widzę tu. Jestem koło chałupy Mareckiego. Gdzie ma Marecki chałupę? Tył za nami. Tam pod tymi ruinami. Ja pierdzielę, będę latał za tym zwierzęm. Bo tu tych ruin jeszcze trzeba. Bo tam właśnie w tych ruinach są łuki. Ale Rafik, to możesz ten rzucać tą... Ja już go 5 razy rzuciłem, a on cały czas jakby dobra. Był, nie wiem. Tu jest Marecki, to nie tu gdzieś krwawi. Musi być Adam. Spoko, Peter, spoko. Pytanie, kogo chcecie? Gdzie ty, Adam, jesteś? No, koło chaty, za twoją chałupą, no. O, no dobra, a! Czyli trzeba... 8 płód. Ile mam teraz płód? Cholera, ja mam 4. Pytanie, Damian, lubisz imię Zofia? Może być. Dobra. Jak się masz? Ile szczęści potrzeba? 4 kłody. Dobra, Adam, sieć, ja idę po kłody. Damian, gdzie ty ubranie zgubiłeś? Jestem zgrzany jak ryba. Tak, jesteś goły, kurde, w samych slipach biegał. O, ty jadasz? Jak on mógł zdjąć ubranie? A coś tam wiem w tym skrzynce. A teraz faktycznie... Dobra, nie ważne. Nie mogę. Idę się u... A pierdolę, nie idę się. Nie, kurwa. Biega prawie nago. Dajmy mnie na mikrofon, co? Dajcie mu się. Ja się zastanawiam, gdzie ty tylko te narzędzia trzymasz teraz. Nie ważne, bo... O, czekajcie, bo mam smardzę. Oj, przykro mi, Damian, mężatka była. Dobra, to jakiegoś chłopa ściągnij. Damian już jest gotowy. Czekajcie, pokażcie mi go. Zrobię screena i wyślę. Tak, dokładnie fancy. O, kurde. The hungrier you get. O, się uśmiałem. O, miedziany bełt. O, bełt, kurde. Ja już z wami nie gram. Ale czemu miedziany? O, widzę, mam złoże gliny tutaj. Nie da się, trzeba by się ubrać. Mareckiego już. Nie no, trzeba by się ubrać. Chodź tu. O, ja byśmy. I'm hungry. Masakr. Dobra. Cholera. Ja pierdzielę, tutaj coś mi śpinęło koło ucha. To tylko ja. Gdzie tu jest Adam? Tu już. No ja tam ścinam, wiesz. No też już ścinam. O, właśnie mi siekierka się wyciupała. Seems I forgot about food. Marecki, znalazłeś tam kogoś? Nie. Chyba na razie jeszcze nie możemy. Możemy, pokaż możemy, mi. Spokojnie. Pokaż mi się twary, jak idzie twój interes, co powiesz na kilka rund karty. Zobaczymy, często ci się zbierają, gdzie mogę znaleźć, czy mógłbyś się trochę przesunąć, żegnaj. A, Peter, żegnaj. Zobaczymy, co będą chłopaki pić. Trzy kłody potrzeba. No idę z kłodami. Trzy kłody potrzeba. Po prostu chłop, jak prawdziwy robotnik. Rozebrał się do rosołu.
Po prostu, żeby się nie spocić, ciuchów nie pobrudzić, no. A powiem ci, Adam, jakbyś mi nie powiedział, to bym nawet nie wiedział, że sam w samych slipach chodzę, nie? Już chyba nie mam więcej kłód, niestety. Dobra, idę po następne kłody. O, ale tutaj chłopaki wykarczowali te lasy. Ja pierdziele. Odrośnie. Czekajcie, patyki mam kamieni. Dobra, ja idę się ubrać. Bo tak, słońce zaszło, to zimno się zrobiło. Jeszcze się coś skurczy i będzie. W zimnej wodzie. Od skrzynia. Miana koszula, proste buty, spodnie. Dobra. Szkoda, trafić w tego jelenia to jest ciężko. No, co ty żeś myślał? Że on będzie czekał i patrzył, aż ty go zabijasz? No kurde, już go krwi trochę stracił. Czemu on nie pada? Kurde, kura to nawet po ścięciu łba potrafi biegać jeszcze. No tak, potrafi. Proszę o pozostawienie łapki. A, dobra. Tak, ja też proszę. Tak, prosimy i wtedy zobaczycie, że Damian się ubierze. Właśnie, kto da łapkę, to... Ciekaw jestem, czy ja piwem się najem. Zabiłem się? Co on się takich zdrawek dostał? Nie, nie zabiłem się. Piwem, czy się najesz? Nie, nie najesz się. No, się nie najem, ale trochę pijany się już zrobiłem. Nawet. Marecki, jak tam ci idzie z rekrutowaniem ludzi? Nie mam takiej opcji. Jak nie masz takiej opcji? Jest, porozmawiaj, tak? No. Pokaż mi swoje towary, jak życie, gdzie mogę znaleźć, czy mógłbyś się trochę przesunąć, żegnaj. Dobra, idę Marckiemu pomóc. Idź mu pomóc, potrzebuję jeszcze jednej kłody, Adam. Ale ci jeszcze dojdę, ale... na razie Damian, to... Ja jednej już nie mogę wziąć. Widzisz mnie? Nie. Tutaj za tym wzniesieniem jestem, za domem Mareckiego. Chodź. Tutaj w stronę tych ruin. Dobra, spoko, bo na razie dach robię. Ile tych osób zatrudnić, znaczy wezwać? 3 możesz maksymalnie. Okej. Okay. Bo tam jedną kłodę musiałem zostawić. Kogo my tu mamy? Bolebor. Tylko patrz tam, wiesz, Rafik, na tego. Żeby byli jacyś ogarnięci, nie? Dobra, nie mam patyków, kłód, dobra, nic nie mam. To Adam jest pewnie. Tak. Dobra, pierwsza dziewka poszła. Kto poszedł? Bo źle usłyszałem. Aha, dobra. To już wiem, kogo brać na skrzydłowego. Gdzie ty jesteś, Rafik? Boże, nową osadę, szukam dobrych ludzi, którzy chcieliby dołączyć. Świetnie, do zobaczenia. How can I help you? Dobra, no. Dzieci, Adam da... Stomir? Zresztą miała być babka. Dziewka. O kurde, no ta jest niezła. Nie mamy tyle reputacji. How are all those candles lighting up by themselves? The more you work, the hungrier you get. Alfons poszedł. Ta jest niezła. Po dziewki poszedł. No dobrze, po dziewki. Tak, nie przejęzycz się. Travelers of this realm are ja do odnotowania zachęcam. Aha, do subowania. Tak. Dzięki, Peter. Ja zachęcam do grania z nami. To jest... DOS. Have a good day. Hello there. Dobra, bo kto tu jest tym? Nie Alfonsem, tylko bossem. Nie wiem. Dołączyć. Dobra, wystarczy ich. Na razie. Bo to trzeba jeszcze po tych będzie zaraz wyżywić. To nie jest takie chopę siupę. No, oni się sami wyżywią. Dobra, gdzie tu jest... Łosia widzę. A czy mnie widzisz? Nie. Czekajcie, gdzie jest? Gdzie to ta chata jest? Ich tu. Dobra. Czekajcie. Ja to zaraz zginę.
Aha, bo to nie to. Z braku jedzenia. Czy ja coś mam do jedzenia tu w ogóle? Ja sobie tu kławkę na postawie. Gdzie ona idzie? To nie mów, że ona mi się do domu wpierdzieli. Gdzie, a ty gdzie ty leziesz, ty? Musisz ją przypisać tu. Cóż, no, dobra. No, już myślałem, że mi chce się do chałupy wtrynić. Dobra, tu jest, możesz ją tu wpisać, tą Eugenię, czy jak jej to tam było. Ale już wziąłeś? Wybudowałeś? Dokończyłeś? Dobra, to poczekaj. A ten pomarańczowy pasek to czego jest? Teraz Rafik zarządza wioską. Nie wiem, tylko nie wiem, w jaki sposób się przełączać. Nie wiem, właśnie tak. Ludzie, tak... ten pomarańczowy pasek od czego jest? Czerwony to życie, zielony stamina, taki żółto-pomarańczowy to jest głód. To jestem. A niebieski to woda. Dobra, czy jestem głodny, jestem wody potrzeba. Pita, jak akurat tak się dzieje? Nie, otwórz to ja sobie zbiję. Przepisaliście już? A buty jeszcze mam, dobra. Na razie to patrzę, że ten dom, który ja już mogę, mam, to dobra. Jest. Już mogę przypisać, dobra. To jest jakoś inaczej przypisany. Już mam. Wezmę teraz tą Ludwikę. Spodnie. O, już, przypisałem. Przypisałem Ludwikę do domu. No teraz i dobrze. Trzeba temu Stomirowi jeszcze. No to do niej ją dopisz. No to do niej dopiszę, dokładnie. To będą już się tam najwyżej handorzyć, no ale trudno. Czekajcie, bo mam jeszcze jakieś umiejętności u góry. Punkty do wiedza o wydobyciu, owcy skarbów. Wiedza o wydobyciu, dobra. Macie jakieś te punkty technologiczne do wydania? Tak. O, właśnie, ja coś mam. W umiejętnościach, dokładnie. No to bierzcie. Ja mam. A, jeden punkt na razie mam, chyba. Dobra, pany, ja idę spać. Ja też zaraz. Większy poziom. Bo mi się spać. I tutaj przy tych. No ogólnie czaty, jak wam się gierka podoba w takim wykonaniu? Bo my w ogóle to jesteśmy nieogarnięci jeszcze masakrycznie. Ogólnie chyba mam kontuzję prawej ręki. Nie dobra, mogę ręki ręki nie mogę zgiąć. Czekajcie, ja jeszcze muszę się wycofać, ja muszę coś zjeść, kurde, bo ja pewnie... Nie, wstaniesz rano, to będziesz najedzony, także spokojnie. A to jeszcze nie teraz. Możesz iść spać, wstaniesz rano, będziesz najedzony, spokojnie. Zaraz, mój dom to widzę jest chata wuja Maro. Nie, chata wuja Maro to raczej jest Mareckiego. Nie. No pytałem tak, on jest, się, ale Marecki to jest ten dalej ma domek. No to pytałem Marecki się, dzisiaj na kwadrat ci się wpierniczył. Co za ludzie, pytałem. Nie masz gdzie indziej pójść spać. Dobra. Podoba się fajnie w kooperacji, no do pani tam syn. A, śpimy. A o co chodzi w tym? A czemu ja koszulki nie mam? Nie wiem, co ty w nocy robiłeś. Czekajcie, bo ja muszę w skrzyni. Ktoś mi tak w nocy smyrała. To nie ja, Marecki. A, pewnie teraz zaprzeczę. Czekajcie, buty proste. Co ja mam zjeść? Ja już nie mam co jeść. Wujka. Co, babkę lekarską zjem? Niewiele to daje. Co tu jest koło mnie? Adam. Idę do Adama na kwadrat. Ale ja wyszedłem z domu. Co za chłop. Adam. No? Ubrany jestem? Nie. No kurwa, poważnie? Damian, schowaj się jeszcze przez 2 minuty z 18 minut. Faktycznie, jakie mam pantalony. Ty musisz to, zobacz, w ekwipunku tu przypisać. No mam to przypisane. Ubiór. O, jakie? Rafi, nie to, że ty też w tych samych pantalonach chodzisz. Idę stąd, sorry, chłopaki, ale idziesz bawić gdzie indziej.
Ciekawe, czy ja... Czemu ode mnie owca wyszła z domu? To chyba sarna była, nie owca. Ale powiem tak, to wyjaśnia, czemu nie miał ubrań. Da się to więcej takich gier, spoko. Fansim, Damian, lata jest grunt, lata, bo się nie widzi, że to... Sucho, lates pospolitus, no. Dobra, ja idę popatrzeć, czy przypadkiem ten jeleń nie padł gdzieś. Dobra, czekajcie, bo ja się muszę ubrać. Tylko nie wiem jak. Zobaczyć, czy mi się do jakiś chociaż królik złapał. No nie cholery, nie złapał. O, są pułapki. Czekajcie, dobra, teraz mam... Nie to. Nie jest to. Taki pełny. Dobra, muszę iść zostawić kilka rzeczy sobie w tym. Ekwipunek, o. A kobiety są w tej grze? Są. Są. Koszula. O, właśnie, właśnie tutaj parę. Zobacz. Tutaj jest Ludwika i Stomir. Mieszkają z nami. Tylko właśnie, trzeba im... Tylko, że oni i tak nie będą nic na razie robić, bo są głodni, nie mają wody i opału. I za chwilę nam uciekną, jak im nie damy tego. Gdzie oni są? Aha, tu czekajcie, bo... Jest jakiś limit pułapek? Ja jedną postawiłem. Nie, chata, bo ja raz. To może być tylko jedna? No, mi pokazuje osiągnięto limit. O, drewniana łopata stoi. To jest jedna już postawiona w takim razie koło mnie. O, mamy suszone mięso. Dobrze, można coś zjeść. O, sztabkę miedzicy schowam. Złoty pierścionek. Pierścionek. Bronek z wystawy. Dokładnie. Posiedzi Bronek za ten pierścionek do sprawy. Dobra. Tak, fansim to normalnie rodzinę zakładasz. Kopulowanie, inaczej jestem. No. To jest Medieval Dynasty, czyli dynastię swoją zakładasz. Czyli tu musimy pochędożyć, potem będzie dziedzic, który będzie, będziemy go wychowywać. To nie, tu nie ma lekko. Czterech facetów. Dobra, pany, musimy coś zrobić, bo... Dobra, ja się muszę zrobić. Bo my tu w ogóle nic nie robimy, tylko wybudowaliśmy chaty dwie. Dobra, ja studnię buduję. Kurde. Niestety mało tego żarcia daje. A można robić ten? Już pora? Można. Można. Tylko nasion nie mamy chyba. Mamy. Ja mam nasiona. Aha. Tylko ile masz? To jest jeszcze bardzo ważne. I czego? Już ci powiem. Matko, gdzie to było? Tak. Czekajcie, bo ja mam w tym w domu nasiona. To moje? A to buja Damiana, to moje. Nasiona mam tak. Ja mam ziarno owsa 3. Nie mam nasion. Ansy chce zobaczyć, jak się bawimy. Z dziurawcami. Ale te fansy chcą zobaczyć, jak się w nocy bawimy. A. Czekajcie, bo mam kamień, kłodę, patyk, pirosul, słomę. Dziurawiec. Podnie mam. O, chyba trafiłem w jakąś. O, tutaj kłoda leży gdzieś. Dobra, musimy tutaj i tak wybudować, bo drewno opałowe... A co to było? Jeleń! A! O, ale w tyłek dostał. Jeleniu! Tylko mi sił brak, żeby go dogonić. No. Dobra, to ja sobie buduję na szybko tego strzałę. Rękodzieło. Drewniana włóczka. Dobrze, że one nie widzą, gdzie jest budynek. Fakt, już jest po 22. Boże, jak to zleciało. Bożesz ty! Uważaj, łap, Damian! Paliczko. Co? Na co mam uwagę? Jelenia! Jeleń prawie cię zranował. Walisz jelenia! Ja chcę tego.
A ci na Golasa biegają, powiedz. Kto na Golasa lata? Damian i rękodzieło. Włócznia pod trójeczką. Włócznia. Mam trzy włócznie. Dobra. Gdzieś tego Rafik. Co to jest? To jest Adam. Nie, Marecki, Borudy. Gdzieś tu w las poleciało i nie wiem. Ty Marecki tam. A, upolowane. A, tylko nie mam noża, żeby teraz oskurować. Dobra, gdzie jesteś? Nóż. Nie ma tu noża? Tu jest nóż. Patyki i kamienie, dobra, zaraz. Już patyka muszę znaleźć teraz. Aha, patyki też mam w chałupie. Gdzieś ty, a, te kocie ruchy. Dobra, pany, kto idzie do Piastowi? Po jakieś ten... A po co? No jakieś zadania, bo my tu, wiecie, musimy coś robić, a nie tylko... Wiecie co, najpierw... Damian, najpierw... Najpierw to wybudujmy może tą chyba drewutnię, żeby... Tak, bo jeszcze na ten... Drewno opałowe mieli. Dokładnie. Musimy im zapewnić teraz, wiesz, bo nam spierdzielą stąd, nie? Dokładnie. No Greta nie byłaby zadowolona, dokładnie. Marecki, co ty budujesz? Ale nie buduję, tylko sobie na te włócznie. Prawo dłuży, nie? Kurde, 4 złoty. Dobra, stwierdzieli. Dobra, to gdzieś tutaj, gdzie budujemy warsztaty i tak dalej? Gdzieś tutaj może już na tym płaskim, co? Można tutaj już. Tam chałupy. No to jakiś plan trzeba mieć, a nie, kurde. Dobra. Co za żądanie. Dobra. Zrobiłem studnie. To są domy, to... A nie, czekajcie. Wydobycie, łowiectwo, rolnictwo, produkcja. Warsztat. To nie był warsztat. Tylko jeszcze nie mamy. Ogólnie. Drewutnia. Dobra. A co wy tutaj postawiliście? Jakieś pole? W tym miejscu? Kto tu wymyślił pole? Rak ma być. Ale w tym miejscu, tak blisko chałup, przecież tu będziemy się rozbudowywać. To trzeba gdzieś dalej zrobić, Rafik. No dobra. Bo tak w środku wioski, to wiesz. Czekaj, gdzie to zrobić? Ja bym to gdzieś tu, wiesz, albo faktycznie tutaj zostawmy. Ja gdzieś tutaj to, tą drewutnię postawię gdzieś tu na przykład. Chociaż tutaj domy, to może z tamtej strony. A tutaj byśmy zrobili pola na tym płaskim. To jest niezły nawet pomysł. Ja go nie łosia. Łosia? Znaczy nie wiem, co to jest. Krowa taka. Z rogam. Jeżeli jest łoś, to on może być agresywny. Trudno. A trzeba kamienie zbierać. Rafik, ubierz się. To cię jestem ubra... A. O, ludziska, mamy glinę. Bo to może dzieci ogień. Wiem, widziałem. Była tam. No, mamy glinę. Ugubiłem się ogólnie. A tutaj co mamy? Wodę. A, studnia. Dobra. To mówcie, że coś budujecie, żebyśmy się nie powielili przez przypadek. No to mówię, ja zrobiłem studnię. Dobra. I to rozum. Spodnie no, zakładamy. No bo do studni to można tego. Dorzucić tam kogoś, żeby wodę wydobywał. Ale wiesz co, to szkoda mi na razie tą siłę roboczą na to tam. Aha, no dobra. Tak mi się wydaje, bo to wiesz, wystarczy czasami coś tam wyciągnąć i... A, jest tylko jeszcze i tak zrobić te wiaderka. No właśnie. Słomy nie mam i nie mam kłód. A gdzie ty, Adam, jesteś? Tutaj buduję drewutnię. Ale na gdzie? Na lewo od Mareckiego. Od domu Mareckiego.
Aha, tu jesteś, dobra. No. Coś tam ci pomogę. Jedna kłoda. Macie słomę, czy...? Słomę mam. To już może się dokończyć, bo tutaj tylko słoma i... Ale czegoś tu... kłody brakuje. Wiecie co, to trzeba wysłać... A, tylko musimy najpierw im dać właśnie te podstawowe. Ja bym wysłał też właśnie do ścinania drzew ich. No tak, to dawaj musimy... do ścinania. Tylko wiesz, najpierw musimy im dać te podstawowe pierdoły. No to dawaj do ścinania drzew. Nie pójdą mi tak na razie. Pójdą. Jak są głodni, nie mają żarcia, to nie pójdą. Pójdą. A jak nie mają, wiesz, tego drewna, jeżeli coś przy nich jest nie tak, to nie pójdą ci pracować. To są nieroby. No to ja im zrobię, że pójdą. Dzięki. Jeszcze raz dzięki wielkie tutaj za prezent. No, o czym się, ojciec? Trzymaj się, Fansim. Może ja coś jutro jeszcze zrobię. No i trzeba coś zjeść. Marecki, jak ty byś coś nie zjadł, to... No to pewnie już drugi raz bym zginął. Dobra, deski można i drewno połowę. A to już jest zrobione? Tak. Robisz drewno i... O połowę robię. Dobra. Dobra, to się przyda. Na razie tyle, ile mam. Dobra, a co my z domów jeszcze możemy robić? Czekajcie. Magazyn można też, ale to na razie magazynu nie trzeba. Powiem ci, magazyn by się przydał, Adam. Tak? Tak, magazyn jak najbardziej. No. Gdzieś tutaj po środku, to co? Znaczy ja magazyn to zawsze budowałem w swojej wiosce i przy tych wioskach zewnętrznych. No to... Ale Rafik, zacznij budować magazyn. Dobra, zaraz. Czekajcie. Już tylko biorę ten magazyn. Tylko gdzie go postawić? No już go stawiam, czekaj, gdzieś. Tylko mam. O, tutaj, bo tu będzie też... No to dobra, dawaj go tu. Może być tu? No, tylko go obróć, żeby... Dobra. No, on z dwóch stron można chyba do niego wchodzić, nie? Nie, z jednej. Dobra. Dołaj może z dwóch stron. Kamienie jeszcze 8. Ma ktoś kamienie? No już kończę. Nie, jeszcze 2. No co tu gadać? A to są te nasze nieroby. Aha, dobra. Masz 2 kamienie, Adam? Jeszcze nie mam właśnie. How are you? Właśnie poszedłem szukać. Dobra, mam. 1, 2. Już. Dobra, to ja tu mam jakieś... Do domu to sobie pooglądam na większej ekranie. Spoko, Paweł. Kuda, ona mi zwiała. A. Już. Oj, teraz 9 kłód i ja pierdziela. Dobra, jeszcze 8. Idę tam ścinać. To ja też idę. Ty bierzesz tego pierwszego? Tutaj, te większe, bo tu będą 3 albo nawet 4 kłody. No dobra, to ja tego drugiego biorę. Tylko nie na mnie wymagam. Postaram się. Odkryto miejsce występowania gołąb. Uwaga! Na szczęście nie na mnie. Ja zauważyłem, że te drzewa lecą na wprost, tak jak się je ścina. No dobra. Już mam 15% sympatii u niej. So long. No dobra. U kogo? A u naszej... U naszej lokatorki. Kurde, ty zobacz, podrywa temu Sławomirowi. Wow, to będzie nasz, kurde, harpaga. Normalnie 1,5 Belmonda. O, właśnie zginąłem. Dobra, a, to tutaj jest. No dobra, pak pod drzewo. 8 kłód jest potrzebnych. Dobra, ja mam 4. Raz, 2, 3, 4, jeszcze 4. To ja mam 4, chodź. No to klepaj tu. No to klepam. Patyki. Dobra, patyki twoje mam. Kłody jeszcze potrzeba. Rafik, dawaj kłody. No właśnie, idę. O, tu mamy 2 rzeczki są. Cztery kłody, 5 kłodów potrzeba.
Niemożliwe. O, mi się właśnie młotek. Co za młot. Idę sobie wyciąć jakiegoś młotka. Spróbować. Miłego grania. Idę na pewnego. No również mam. No, spoko, siema, siema, bo. Siemano. Siemano, Mabu. Coś mi się skończyło, młotek. Dobra. Widzę, że jednocześnie nam się młotki pokończyły. Rękodzieło. Młotek. Kurwa, kłody nie mam. Muszę sobie drzewo siąć. Tu tych drzew to coraz tak mniej, wam powiem. No właśnie. Dlatego poszedłem na drugą stronę rzeki. Nie, spoko, Rafik, bo to i tak odrośnie, nie? No ja wiem, ale żeby u nas tak nie było łyso za bardzo. Betono zapowiadasz, tak? No. Spoko, garniemy. Co to ja muszę młotek zrobić? Dobra, co tam potrzeba do tego? Jeszcze tego magazynu. Od cholery tam jeszcze kłód. Dobra, ja sobie muszę zrobić młotek. Ja też muszę młotek zrobić. Zaraz wracam. Nie chcę pochodni. Aha. Gdzie jest ten młot? Bo bez młota to nie robota. No dokładnie. Te pochodni, kurwa. Kurwa. Dobra, bo mam za dużo już tego. Gdzie to Adam to zaczął robić? Aha, tu. Dobra. No i następne ile kłody robić. A, to tu damy przegubowi. Dobra, jestem. Tak, zamiast przegubowi. Z powrotem. A... Coś się... Kurde, siekiera mi teraz. No, ani patyków, ani kamieni, niczego. Dobra, tu już dużo tego nie braknie. Kurde, ale mega tu się gra w cztery osoby. Nie? Całkowicie inna gra. Dokładnie. I zdecydowanie szybciej. Dobra, Rafik, ja tu słomę mam. I teraz tak, trzeba im ogarnąć żarcie. Marecki. No? Ogarnij im żarcie, wrzuć do magazynu. Niech oni sobie pobierają z magazynu. To już jest magazyn zrobiony? Już kończymy. Jedną wodę potrzebuję i 5 patyków. Dobra, trochę więcej patyków. Jak się robiło mięso z tego z ogniska? No, musisz ognisko rozpalić. Albo w domku. W domku też możesz zrobić. No tak, w domku też możesz. Twórz możesz. Na jedność na ognisko to masz twórz. Musisz myszką na ognisko najechać. No. Kurz, a dobra. A, nie mam... Nie mam słomy. Macie słomę i wszystko już? Czy jeszcze czegoś wam brakuje? Nie, potrzeba jeszcze. I patyków. Dobra, ja już drzewo ścinam, także będę dobra, miał 3 kłody. Potrzeba. Dobra, to ja już ścinam drzewo i będą 3 kłody. Dobra. I parę patyków też tam, bo też tam patyki są potrzebne. Także nie ścinajcie już. Dobra. Dobra, dobra. Teraz tak, jak to się to robi. Tak.
Może ktoś mi pomóc, bo mi się siekiera skończyła. Podejdziesz tam, Rafik? Jestem teraz przewodnik łamu dopiero. A, siekiera. Gdzie ty jesteś, Damian? A, czekaj, Mareckiego widzę. Tu. Ty jesteś zielony? Czyli w tą stronę. Ja jestem... chyba zielony. Przy wodzie jesteś, w każdym razie gdzieś tam. Nie. Tu gdzie ten w lesie jestem. Tu gdzie budowałeś tego. Tą drewutnię to jestem tak po skosie. O, tam idziesz chyba. Czekaj, tu jakiś mostek gdzie jest. Czekaj, bo ja tu widzę drewniany łóż niepełno. Ta, pewnie moje. O, i moje też. Gdzie ty jesteś? Gdzie jest ten magazynek? A, tu gdzieś po prawej stronie. Halo. No tu stoi, koło twojej chałupy prawie. Kurde, ten las jest taki gęsty, że Damiana nie widzę. A, dobra. To chyba jest Damian, tak? Które drzewo? Tak. No teraz mi powiedz, które to było drzewo. To chyba. Tu ma 100%. To też ma 100%. No nieważne. Daj mi jedno tego, żebym se patyka mógł, żebym se mógł młotek zrobić. Znaczy nie młotek, tylko włócznie. Nie włócznie, tylko tego, jak to się nazywa. Siekierkę. Siekierę. Dobra, wiesz. Dobra, to już się... Młotek. Nie no, młotek mam. Aha, jeszcze tego muszę... Pewnie jeszcze kamień. I to jest ten, na który się patrzy teraz. Taki największy budynek u nas. Tutaj, gdzie ja teraz stoję, to jest magazyn. A go zrobiłeś, Rafik? Prawie. A, jedna kłoda brakuje. No to właśnie to, co potrzebowałem. Ja szukam kamienia teraz. Mam kamień, jakby coś. Tutaj są. Koło stodoły. Tu, gdzie ty biegniesz? Chociaż nie wiem, kto to biegnie. A gdzie ty jesteś? Koło magazynu. Coś, co ci tu nawet mogę dać. O, tu kamień leży. Dobra, już mam. Rękodzieło. I co ja chciałem? Siekiera. Korzystam z tego ogniska. Muszę to zjeść. O! Kurde. Ja już nie złapię. Młotek mamy, to się kierę damy pod... trójkę. Mam 11 mięsa. Czekajcie, ja tu upiekę to mięso całe. I dam im jeść. Czy daliście im jeść? Nie daliście. Nie, bo ja już sam jestem głodny. A masz co jeść? Ja mam, spoko. Chyba. Dobra, to ja idę... Która to jest ich chałupa? Ta... Czekajcie. Mały... To jest chata wuja Rafika. A. Śmierdzę, idę się wykąpać. To chyba jest ich, nie? Mały prosty dom, tak. Idę się wykąpać, bo śmierdzę.
Dobra, jedzenie już mają. Ale zrobiliście im te w końcu te drewno opałowe? Ja Rafik coś tam robił. A, bo to trzeba teraz tam zanieść. Cię im zaniosą do domu, wiesz? Na razie. Nie, nie, wystarczy, że będzie Rafik w magazynie, to oni sobie wezmą. No. A tu żywność to się daje do skrzyni, tak? Tak. Znaczy, ja do magazynu, Marecki, do magazynu, dawaj wszystko. Tylko wiesz, ja nie wiem, czy żywność wezmą z magazynu, bo żywność to jest magazyn żywności. I tutaj nie jestem pewny. Dobra, tylko nie wiem, jak teraz z tą wodą. Zatrzymałoś. Tak, magazyn żywności musi być jeszcze. Gdzie on tutaj jest teraz? Wydobycie, łowiectwo nie, rolnictwo nie. Dobra, bo ja jestem głodny nadal. A co tu możemy w kociołku tworzyć? No nic jeszcze. Wrzuciliście coś tam do magazynu do żarcia? Ja im wrzuciłem do... Tak. Ja, poczekaj, ja wrzuciłem im do skrzynki już w domu. Żarcie. Zobacz, że im tylko wody brakuje teraz. No dobra, ale trzeba. W jaki sposób wodę magazynować? Wiesz co, trzeba wiaderka stworzyć. Albo wiaderko. Albo bukwaki. Ale, no, ale prościej jest wiaderko, wiesz? Mm-hmm. Tylko, że wiaderko, czekajcie, wydobycie w produkcji gdzieś jest. Nie wiem, czy nie w warsztacie się robi wiaderko, to jeszcze trzeba warsztat zbudować. Mhm, tak. Budynki. Produkcja. Dobra, ja już tutaj szukam miejsca na warsztat. Tu gdzieś koło tego. Koło tej drewutni. O, no ale już to... mamy chatę myśliwską. No, więc też być. Więc ja to bym zaczął. Jedną osobę, czyli chłopa niech drewno wycina, a laska niech biega za tymi. Tak, 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 tak. Chyba, że Marecki tam jeszcze ogarniesz jakąś. Tutaj już warsztat buduję. Dobra, to ja ogarniam. Gdzie ogarniasz tego? Bo to myśliwy musi być w lesie, tak trochę bym powiedział. I oni tak sobie potem dojdą, ale spoko. Co sądzicie o takiej lokacji? 8 kłód. Może być. No to dobra. O, tu nawet koło sarenki jest. Masz Rafi kamienie? O, znalazłem to wasze drzewo, które naruszyliście. 6 kamień. O, Rafik ma kamienie chyba. Dobra, jeszcze brakuje jakiegoś. To krotka, to nie kamień. Macie. Proszę. Masz kamień? Już macie zrobione. Dobra, to teraz tak. To teraz kłody. 4 kłody. To tam. Dobra, to był Rafik. Piekiera, 4 kłody. O. Tak, tych kurcza więcej, bo tam jest. Leci! Nie zabiło nikogo. Mareczki. No. Poszedł spać. Tak. Dawaj tu z kłodami, Marecki. Ja tutaj czego tu jest potrzeba? Jedna kłoda, a słomę tu można już. Dobra, tu kłoda jest jedna. Co? Aha, sorry. A to ciebie, Rafik. Sorry. Pierdolą mnie. Młotka. Już trafiłeś Rafika młotkiem? No. Tak. Uderzenie. Uszkodowany jestem. Ale co boli. A co my tu w ogóle robimy? Czekaj. Aha, myśliwego. Chata myśliwego. Dobra, ja tu mam patyki, Rafik. To jeszcze by tu kłoda by się przydała jedna. To idzie.
Mareski, masz kłodę? Mam. To dawaj tu. Pod którym to był młotek? Dobra, jedna kłoda jest potrzebna. Jedna kłoda. Na drzwi. I na dach. To dwie kłody. To na dach to są dwie kłody, tak. Bo tu jeszcze coś mamy, czekaj. O, już niezadowoleni są, kurde, zobaczcie. Zaraz będą. Pięć słomów, znaczy smów. Smów. Smufik. Smufik. Jak klon. Dobra, mamy warsztat. A nie, to Adam chyba zrobił warsztat. Nie, chyba co? Tak. Ale mamy też tego, chatę łowiecką. Nie, jeszcze nie mamy. Słuchajcie, nie mam wiadra, bo nie mam. A musimy kupić schemat. Dobra, ja kupuję schemat. To już 100 monet wydaję na schemat. I teraz jedna dwie deski. Kłoda jeszcze. Ja potrzebuję teraz znowu kłody i dwie deski muszę zrobić. Dobra, ja idę po kłodę. I powiem wam, trzeba by spać. Uwaga, bo leci. Bo nam się, panowie, kończy już pora roku. No. Mhm. Czyli będzie lato. Nie wiem, co będzie. Lato. Lato wszędzie. Wszędzie zwariowało, oszalało moje serce. Dobra, mam tego. Gdzie jest drobutnia? Tam jest drobutnia. Gdzie jest ten? Kurde, dobra. Ogólnie jestem głodny, ale nieważne. Gdzie to jest, Rafi? Gdzie ty jesteś? Ja w wodzie jestem. A gdzie był ten? Oj. Mały, prosty, chata wuja Rafi. A gdzie była ten? Co? Myśliwy. Aha, dobra, już widzę. Dobra, wiadro. Dwa wiaderka robię. Wiecie całą dobę. Paweł, tutaj jest jak w naszym kraju. Tutaj jak się nie pracuje 24 na H, to nie zarobisz. Aha, co mi się stało? A, jesień, znaczy zima. Lato, przecież mówię. Kurna, miałem już jelenia na tym, na widelcu. Ale zobaczcie, mamy. A, ale mamy teraz pełny ten. Pełny brzuszek. Dokładnie. Może nie pełny, ale oni raczej nie mają. No, oni wody potrzebują, ale już im zanoszę wodę. Wodę Dobra, to już im zanoszę wodę. Dwa wiaderka wody im zaniosę. A masz wiaderka? Mam. No, kupiłem ten. Kupiłem schemat, za stówę wydałem. Kurde, dla was. Właśnie, ile mam jeszcze kasy? Ja wydałem stówę i to dobra, zanoszę już im tutaj. Umiejętności nie mam. Ale trzeba być do tej piastowi i. Dobra, przypiszę im teraz już robotę. To weź jednemu przypisz polowanie. Mhm. Czyli tak, Stomir idzie do drewutni. Zobacz, co on tam ma. Do drewutni go wysyłam. Tak, Stomir, nie wiem, jak to się patrzy tu. No, wysłałem Stomira do drewutni, a tą Ludwikę. Ale na... Stomir ma dwa do polowania. A Ludwika ma trzy. Aha, no to dobra. No, no tak, no baba, no to. A Ludwika to łatwa. Skąd wiesz? Rafik, ty już nic nie mów. To jest Rafik z Bemow. Rafik z Bemow. Normalnie pies na baby. Ludwika. No, już, przypisujemy chatę myśliwską. A, tylko teraz, żeby oni mogli pracować, trzeba im zanieść narzędzia do pracy. Nie, oni sami powinni sobie zrobić. Nie, nie zrobią sobie. O ty, człowieku. To są nieroby.
Dobra, to trzeba by narzędzia zrobić i zostawić w magazynie. I oni wtedy z magazynu biorą. Gdzie jest magazyn? Tak. Czyli trzeba na pewno tak. Ludwica nóż, bo pamiętam, że noże trzeba. Pienia. Drewno opałowe, pieczone mięso. Włócznie im mogę dać. Jeszcze im trochę ten. A czy żeby... Czekaj, dla... Pamiętam, że dla łowcy, dla myśliwego to musi być nóż. Dla drwala siekiera. Dobra, ja już noże. Ja już noże będę zaraz tu rzeźbił. To znajdę jakieś patyki. Kamienie. Co to jakiegoś lulka wziąłem? Co to jest? Dobra, lulka? Ja daję do magazynów jeszcze tak miód pitny. Pióra to też mi są na sranie potrzebne. Pióra będą potrzebne chyba do tych, do strzału. Tak, ale to wszystko do magazynie będzie, no, nie? Dobra. Patyki to nie. Niedojrzała jagoda też mogę wrzucić. Potem z tego będzie łajno. To będziemy do stodoły. Tak. Niedojrzała. No i dobra, to jest, ja już dojrzała. Wszystko w magazynie. A teraz już są dojrzałe, teraz można jagody jeść w lesie. Tak. I one też dobrze nawadniają. Dokładnie. Tylko, żeby wszystko już zjedli. Prawie. O, wilczą jagodę wziąłem. Dobra, robię te scyzoryki. Na razie 3. Dobra. O, mam nowy poziom przetrwania. No. A ty, Rafik, co tam porabiasz? Zmieniałem nazwę budynku. Na prawidłową. Bardzo dobrze. Dobra. Dobra, noże mają. To zróbcie jeszcze siekierki. Siekierki? Czekaj, no, kamieni trzeba poszukać. Jeszcze mu przyjrzeć. O, już dostali nastrój, mają już lepszy, dobra. Teraz tak, jeśli chodzi o robotę, Tomir. A nie, dlaczego Stomir nie jest przypisany? Do drewutni, kurde, chciałem go przypisać. Emil do drewutni, pamiętam taką bajkę. Zarządzaj przypisaniem. A, już. Dobra. Czyli Ludwika jeszcze się nie... Dobra, już poszedł zapierdzielać, to teraz Ludwika. Nie przypisałem jej, dobra, już, teraz jest przypisana. Nie wiem, co tutaj ten status jej mówi. Marecki, strasznie cichy jesteś. No. Umiejętności. Mam coś? Nie. A, w chacie myśliwskiej muszę teraz zadania przypisać. Dobra. Gdzie to było? Kurde, nawet podziemia są. W sensie piwnica. O! Dobra, mięso. Piwnica w tym domu jest. Tak, to wiem. Pytanie, czy my też możemy coś takiego robić? Dobra, zrobiłem im 85% mięsa i trochę skór, żeby robili. No i zajebiście się. I teraz tak, dobrze? Czekajcie. O, beczkę znalazłem z drewnianym młotkiem. Dobra, jeszcze raz, za daleko wyszedłem. Wydobycie, produkcja, na warsztacie nie ma nikogo. W drewutni jest kolo, dobra. W drewutni... Dobra, kłody. Niech dużo kłód robi, bo to jest najgorsze. Tak, bo patyki to wszystko do tej pikuś. Czy nie zrobiliście im siekier? Ja zbieram materiały na siekiery. Ja też. Bo nie ma narzędzi. Trzeba im siekiery ogarnąć. Dobra, to zrobię tak. 90,
albo nie, inaczej. Zrobimy im 80% kłód. Na razie. Albo dobra, 90%, 80. I patyków gdzieś. Dobra, 20%. A potem jeszcze jedną drewutnię bym ogarnął, gdzie by robili drewno opałowe i deski. Mhm. Ale tymczasem. To sobie na razie sami będziemy ogarniać. Jest nas czterech, to na pewno nikt się za to nie weźmie. Dobra, teraz tak, gdzie mam te siekiery? Ja się zgubiłem ogólnie, gdzieś nie wiem, gdzie jestem. Gdzieś ty pobiegł, to jest, to po drugiej stronie rzeki jesteś. No. Dobra, te siekiery ale, zrobiłem. Ale znalazłem tubeczkę, w której był młotek. I mam problem. Jak ja się przeciążyłem. No to wyrzuć w kieszeni. Nie, wrzuć do magazynu, Marecki. Ale nie, jeżeli się bardzo przeciążyłem... Jak stoję w miejscu, no to jak mam rzucić? A, no, to, no. Musisz wyrzucić z kieszeni trochę. Tak, żeby się chociaż troszeczkę... Za chwilę na musisz wyrzucić. No. No dobrze, a słuchajcie, no to trochę nam zaczyna się to tutaj to klarować. Mhm. To będzie potrzebne, jako budynki. Lisa znalazła. O, już możemy prosty dom budować. Tak. Rękodzieło. Ale już motykę możemy, to już możemy tego. No właśnie mówię, jakieś rolnictwo tutaj zrobić. No. Gdzieś w oddali no tam, nawet. No to troszeczkę, znaczy może nie tak w oddali, tylko tak no za wioską, nie? No, nie mieli mieć to rozbudowanie, no. Tak, jak tutaj są te proste te, ja ci nawet wykarczuję jeszcze te dwa drzewa. To jest problem. Nie ma tego. Rolnictwo. Pole, teraz tak. Ile na ile te pole ma być? No, ileś. Tak można te pola dzielić potem, no. No w sumie można. Tylko patrz, Rafik, co teraz można siać, nie? Na razie to i tak musi zaorać i nawieść. Dobra, to tu też poczyszczę. A, nie mam łopaty ze sobą. Pomogę ci. Mm-hmm. Dzięki, dobry człowieku. Ale się to chyba jeszcze nawozu nie mamy. Noża nie mam. Kurde, kaczkę złowiłem. No co zrób nóż, bardzo łatwo się robi nóż. Tak, już mam. No. Kaczkę. O tak dyszy. Jezu, ciężko pracuje. Zmęczony. Jaki zmęczony. Czekaj, dokąd to? O, jest, wykarczował się. Daj mu żyć, Rafi. Kurde, to już teraz padnie. Co, siekiera padła? Tfu. Dobra, motyka. Co tu jest? Kłoda i patyk. Dobra, mam kaczkę. To co jest? Masz kaczkę? Mhm. Ale łosie latają tam. Dobra, wykarczuję. Mamy pierwsze pole. I stodołę można już budować. Mam kaczkę. A czy mięso z kaczki? Słuchajcie, to stodoła. Tyk. Stodoła. Też gdzieś tu. Mhm. O, tak bym wziął. Później tak będzie trzeba zmieniać ją na te wyższe poziomy. No. Idę drugą kaczkę załatwić. O, nie mam już kamieni. Kamień, siekiera, drewniany młotek. Wika opowiedziała mi kawał. Słucham?
O tobie opowiem. Gotowy? W jakim lesie najgorzej się załatwić? No. Igła z tym. No. Tanki. Słucham. To jej to powiedz. Wilcza jagoda. Czekajcie, czy... Budujecie coś tam? Tak, stodołę. Co tam potrzebujecie? Kłody. Rafik już powoli nam zaczyna kłody robić ten, kolo. Ta się 8 kłody. O, jakąś skrzynkę tu mam, ale pusta już, przejrzana. A gdzie wy jesteście z tym? Koło niedaleko tego. Trochę za magazynem. Trochę za magazynem, czekaj, niech znajdę to. Koło tej starej zabudowy. No. Aha, no bo tu gdzieś mówię, gdzieś was widzę. Czekajcie, tu jest Mareckiego chata. Oj, oj. A, tu jest, dobra. No. Bo tutaj za tą stodołą już będą pola, nie? A ten tu z dzidą biega. A dzidą chcesz? Normalnie dzida bojowa i... Dobra, ja tu tych patyków trochę mam. Kłoda tutaj widzę potrzebna. O. A, bo są to ograniczone obszary, tak? Tu nie mam kłody. Lecę po słomę. Masz, Rafik, słomę? Nie. To potrzeba słomy. Mam. Czekaj, ile? Dużo. Tak, stodoła jest strasznie wybredna. Słomożerna. Słomożerna, tak. Wszystkie ściany? Ja pierdzielę. Nie poznaję. Tak, bo my tam z Rafikiem wjechali, to wiesz. Teraz... Nie ma lipy. Kina słoma, o. Ktoś by kłody mógł tam zrobić jeszcze. Właśnie zrobiłem. No to ja lecę z tymi... Właśnie zrobiłem. Siną. O. Tu to kłoda. To można budować, ja pierdzielę. Kłody nie ma, jedna kłoda. Idę zobaczę, czy już może w magazynie jest, bo ten kolo robi. No, mam trzy kłody. Także to jedna jest potrzebna. Także kolo tutaj już się stara. Dobra, przesuńcie się. Już tu mi stąd. No dobra. O. Już. Dobra, no to mamy. A tu kto to tam jest? Rafik, co ty tam robisz? Aha, tę drogę. A co w tej stodole? W tej stodole będą kolejni pracownicy tu pracować. A, no. Mamy stół warsztatowy. No. Możemy tworzyć nawóz. No właśnie, bo to jest... No i nie mamy. Bo nie mamy świń. Ale za to nie. Można... Smoka. Ale można zrobić tutaj nawóz z gniłych roślin albo... Tak, tylko trzeba tak, kompostownik tak. Zrobić. Kompostownik? Tak. Gdzie on jest? To w budynkach chyba nie. A nie, może i w magazynie. Rękodzieło? Nie. O, mamy budynki. Już magazyn żywności odblokowany. Wydobycie, domy, magazyny? Nie wiem, tak.
Paweł, czekaj. Magazyn żywności mamy, o to też trzeba. No właśnie go chcę zrobić, tylko zaraz muszę zrobić. Paweł, możemy jedynie, bo między sobą na zasadzie takie, że po prostu wyrzucić przedmiot przed siebie i druga osoba go weźmie. Albo poprzez ten, jak to się nazywa, poprzez... A mamy skrzynię? Tak, a co mamy. My tam wiecie? A chata się... Magazyn żywności. A chatę zielarską też możemy zrobić. Ale to weźcie drzwi w drugą stronę, tam w stronę wioski żywność już. Panny chata zielarską robię. A? Dobra. Albo nie, bo ten chyba... Tylko musimy ten, tylko teraz trzeba będzie kolejnych pozatrudniać, żeby tak, tam... Tak, ale czekaj, bo jeszcze mamy w usługach, tu już nic nie możemy. Domy, prosty to nie. Wydobycie. Drewutnia mamy, studnia mamy, chata zielarska. No, nie robimy tą chatę zielarską? Na razie chyba nie. Szkoda, nie. Na razie kół. Chata myśliwska, rolnictwo. Pole. Sad możemy już zrobić. Ale nie mamy tych. Skupmy się na razie na podstawowych. Poczekaj, meble i dekoracje to będzie tu. Pojemniki, worek, kosz wiklinowy, do tego nie. Pułapki. Storki też nie, ogniska. O, wychodek jest. Serio? No. Obowiązkowo. Nie no, to w centralnym punkcie. Oglądać TikToka. Bałwan, gołębnik. Stacje robocze, polowanie, ścinanie drzew, ale tu jest jakieś stacja robocza, nie wiem co to jest. Pranie, połów ryb, macie coś takiego? W stacjach roboczych. Dobra, tu coś widzę, jakaś chabira się buduje. Tutaj to się buduje magazyn żywności. Macie kłody? Mam. Jakieś idą. O, jeszcze dwie są potrzebne. Marecki. No mam. A gdzie jesteście? No tu. Pomogłem, nie? Tu, gdzie ten? No tam tak sapie. Ja. Aha. No i dobra, patyku mam 50 patyków, mam to powinno starczyć, tylko kłody jeszcze ze 4. Dobra. Jakim równym tempie, kurczę. Jeden. Tu kłoda. Tu patyki. Kłoda. 4 kłody potrzeba. Ale to się przebiegnę na drugą stronę. Aha, bo nie wiem, czy w tym miało. Co tu potrzeba? Kłoda. Kłoda. Słomy jeszcze taka potrzeba i kłoda. Słomy to mam. No to tutaj jeszcze. No i kłody. I kłody. Kurwa, coś nie... Panny tak ręka na dupca. To jest masakra, jakbym chodził na siłownię normalnie. Nie będę pytał, co robiłeś. Jeszcze my się nie widzieli, także. Ała. Nie, normalnie nie mogę do góry ręki podnieść. Więcej nie mam na razie. Dobra, jeszcze raz, dwa, trzy kłody. Marecki, jak tam masz kłody? Tak. Tylko momencik, bo upadłem twarzą do wody.
Nie no, to jak masz kłody, to nawet nie idę ich. Już w momencie tylko muszę ten coś zjeść. Tak, wiem. A czemu w tobie nic nie robi? Warsztat tu gdzieś tu jest? No bo już jest wieczór. Aha. Oto myśliwska. To jest, co to jest? A, to jest warsztat. Dobra. Możemy robić. Tu w skrzyni. Co to jest w ogóle? Ach, no patrz, to raczej nic. Takie pytanie niedyskretne, momencik. No. A której kończymy? To też, ja za chwilę także. Ja nie myślę. Jest taki czerwony pasek. No. Jak mam go zregenerować? On się sam będzie regenerował z czasem. Aha. Czerwony pasek po lewej. No. Po lewej w tym pierścieniu, czy co to kółko takie. Dobra, jestem głodny, idę coś zjeść. Gdzie jest moja chata? To jest... Chata wuja Damiana. Mam tam coś w ogóle? Czyńcem? To chyba było więcej tej kłód. Cztery to były na boki, jeszcze u góry. Jeszcze tutaj muszę słomy. Ups. No, surowego mięsa nie będę jadł, no bo 12% zatrucia to tak nie bardzo. No to sobie upiecz. A jak się piecze? Na przykład na ogień, albo w tym, albo w siebie tam w kociołku w domu. Ale w kociołku nie mogę. Mam tylko owsianki, zupy i inne. No to weź ognisko przed domem rozpal. Znaczy jeszcze nie mogę. Możesz, jest podstawowe ognisko małe takie. Tak, ale to wiem, ale nie mogę jeszcze robić tego. Weź sobie po prostu mięso upiecz i też będzie dobrze. Gdzie to ognisko jest? Gdzie jesteś? Koło siebie. A, to tam masz. Rękodzieło, nie. Rękoczyny. O, mam, dobra. Ognisko. Proste ognisko. No, teraz niech ci konar zapłonie i... Uż. A, czasem mięso wziąć z tego. Kurde, ale tyle już budynku wybudowaliśmy dzisiaj, nieźle. No. Wiadomo, że owocny to był dzień, pora roku, nie wiem, live. No bardzo. A chłopaki już kończą magazyn żywności. No ja mnie pokończę, teraz się coś zjem na szybko. I teraz... Pójdziemy na jednego. O, umiejętności mam jakieś. Wiedza o przetrwaniu, to się przyda. Co ty jeszcze? Kamiennej siekiery nie da się zjeść. Jeszcze 6 kłód. Bo Rafik wszystkim, kurde, ścieżki doprowadził, ale do mnie już nie. Ja to siebie nawet nie doprowadziłem. To już cię doprowadzę. Kurde, jak mnie ta ręka napiernisza, to jest sakra. Dobra, 6 kłód trzeba jeszcze. 6 aż? Jezus. Tak. No dobra, nie ma w magazynie? Zakończmy to i będziemy kończyć tu. Już.
Ale mamy to już rozbudowane, to jest szok, nie? Teraz trzeba by zacząć robić tym. Gdzie to to jest? Mapa. W tym Piastowi trzeba by zacząć na następnym live robić te zadania. Zadania? No, no spoko. Jakieś narzędzia też by trzeba było porobić. Ale wam powiem, co mi się z ręką dzieje, to jest masakra. No dobrze. Nie mogę do góry podnieść. Paweł mówi, żebyś grilla zrobił danym. A to już zrobiłem. No. Dobra, co my tu jeszcze możemy wytworzyć? Kurde. Diamon, wstawaj. Meble. Donice to nie chcę. Co to są te stacje robocze? Nie wiem, co to jest. A gdzie to jest? Nie wiem, co meble się stało. Meble i dekoracje. To, czy nie wiem, co to jest. Wyskoczył mi dziwny napis. Jaki? Nie żyjesz. A, to weźcie tego. Odwróć się. Czekajcie, mamy studnię. A już skończyliście tam. Nie, nie skończyliście jeszcze. Łowiectwo mamy, rolnictwo. Jedna kłoda, kurde. Jedna kłoda. Macie ktoś? Zrobione. No, Maciek, miałem. Dobra, zrobione. Dobra, pany, ja się będę żegnał. No, my też się tutaj no, też, Marecki, bo już jest 23, nie? No, no dokładnie. No chodźcie tutaj wszyscy jeszcze, w jakimś jednym miejscu. O, tutaj innemu konar płonie, to się spotkajmy. Pożegnajmy widzów. Dobra, ja nie mam. Konar nie, nie płonie. Stoi? Dobra, mogę mi też konar da płonie, a co? No, tutaj chodźcie, płomień. Powiem wam, mega się pobawiłem. Dobra. Choć walczyłem trochę ze sobą pod koniec. Dobra. Tą ręką, ale spoko. Dziękuję panowie. Dziękuję panowie. Kto to zapisuje? Dzięki. Adam, nie? Ja zapisuję, tak. Zaraz to zapiszę. I gdzie moje BHP? A ja wiem. Gdzieś poszedł. Poszedł gdzieś BHP. Super, dzięki naprawdę. Dzięki, że zostałem do takiego zasnego grona zaproszony. Ja również. Dziękuję, że tutaj moje zaproszenie przyjęliście. Także Damian, Rafik, Marecki oraz Simulation Games Geek żegnają również widzów, życząc dobrej notki, wszystkiego dobrego. A, nie to Adam, bo musisz zmienić opis live'a, nie? Tak, 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 bo tutaj kolega Marecki się ten w ostatniej chwili zdecydował. Także zaraz zmienię. Spróbowałby, oła, spróbowałby nie no. Także dzięki wam, ludziska. No, subskrybujcie, zostawiajcie łapki u Adama, u Rafika, u Mareckiego. I u Damiana. O, dziękuję. No, no i co, no widzimy się wkrótce na tym zacnym tytule, bo naprawdę jest tu co robić. A my tu zrobimy Simulationopolis, no. Dzięki wielkie. Trzymajcie się, dobranoc, cześć. No, trzymajcie się, hejka. Hejka. I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself. To hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head. Wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end. Holding out but I'm about to blow it up like a volcano.